Witam bardzo serdecznie. Tutaj Jakub Szymczak, jest ze mną Paweł Kulesa i mamy dzisiaj przyjemność powitać Państwa na stadionie przysportowej. Witaj przede wszystkim. Na początku muszę spytać się o stan zdrowia, bo chyba każdego bije po oczach scenarz na kolano. Co się stało? Witam wszystkich zgromadzonych tutaj przed telewizorami, ale również tych na stadionie. Odnośnie mojego zdrowia, niefortunna kontuzja na treningu. Przypadkowe zderzenie, ale niestety wyłączające mnie gdzieś tam z gry na jakiś okres czasu. Jeszcze dokładnie też nie wiem, ale za to mamy kadrę szeroką, jak widać, więc teraz zostało mi tylko kibicować chłopakom, żeby zdobywali jak najwięcej punktów. Kibicowanie na pewno się przyda. Soku Pyrzyce w ostatni swój mecz wygrała 7-1, aktualnie jest na trzecim miejscu w tabeli. Jest to mecz zdecydowanie trudny, a chyba jest ważna kwestia, czy Gawę poradzi sobie dzisiaj tak samo, jak poradziła sobie ostatnio. Jak spodziewasz się, że pójdzie ten mecz? Będzie dobrze, będzie źle, będzie trudno, będzie łatwo? Tak naprawdę tego wszystkiego to dowiemy się po końcowym gwizdku sędziego. Nie chciałbym gdzieś tam wchodzić w takie gierki, jak drużyna sobie inna poradzi i tak dalej. My skupiamy się na swojej po prostu pracy i będziemy chcieli wystąpić do tego meczu jakby w najsilniejszym składzie możliwym, z ambicjami na oczywiście zwycięstwo i zdobycie 3 punktów, które żeby zostały w Chorzcinie. Kadra jest taka, jaka jest, szeroka, więc chłopakom zostaje tylko walczyć i zdobywać jak najwięcej punktów. Ważna rzecz, walka. Propos walki, chyba należy spytać się o brak skuteczności w ostatnich meczach. Czy pracujecie na tym w trakcie treningów? Ciężkie pytanie, bo tak patrząc na wyniki i tabelę, więc widać, że ta skuteczność nasza jest dobra, bo tabela pokazuje, że mamy bardzo dużo bramek strzelonych. Obrona też jest w dobrym stanie, bo jest po prostu tych bramek mało traconych. Cały czas pracujemy nad tym, żeby po prostu być jak w najlepszej dyspozycji do każdego meczu. Podchodzimy do każdego meczu z taką samą inicjatywą i z takim samym zamyśleniem, żeby po prostu każdy mecz wygrywać. Tak jest. Przede wszystkim jest też kwestia przeciwnika. Myślę, że dzisiaj możemy się nie spodziewać aż tak niewyrównanego meczu jak ostatnio, lecz chyba trzeba zaznaczyć, w zeszłym sezonie Gawia sobie jakoś świetnie nie radziła, w tym jest świetnie. Jaki jest wynik, co spowodowało, że tkwicie w takim limbo między tymi ligami? Przede wszystkim chyba poziom tych lig, bo jak wiemy, czwarta liga ma bardzo wysoki poziom i w zeszłym sezonie było to widać i w tym sezonie też jest to widać, bo niektóre drużyny po prostu gdzieś tam gubią punkty z tymi zespołami, z którymi nie oczekiwałoby się, że zgubią punkty. Ten sezon jak na razie zaczęliśmy super, wyniki były bardzo dobre, więc jakby nie chciałbym się skupić tutaj na zespołach przeciwnych, tylko na naszym zespole, że po prostu bardzo dużo osób zostało przy spadku z czwartej ligi, więc trenerzy dobrali tych ludzi, których potrzebowali, budujemy zespół. Wiadomo, małym celem będzie gdzieś tam awans, ale trzeba najpierw wygrać ligę, więc nie mówimy jakby o tym głośno, bo samo się nie zrobi, samo się nie wygra, samo się nie awansuje, tylko naszą ciężką pracą możemy z powrotem wrócić tam, gdzie graliśmy w tamtym sezonie. W końcu jest to dopiero początek sezonu. Fala kontuzji jest w składzie aktualnie. Bodajże nawet bramkarz jest, Michał Ratuszny, jeszcze jest zawieszony, tak? Tak, jeszcze ostatni mecz chyba jest jeszcze w zawieszeniu. W składzie jest bardzo dużo nowych twarzy, bardzo dużo młodszych zawodników dostało szansę i co ty jako wyjadacz tak naprawdę miałbyś za radę, co byś mógł im powiedzieć? Co bym im powiedzieć mógł? Tak naprawdę nie wiem, bo chłopaki naprawdę bardzo dobrze sobie radzą. Mamy doświadczonych zawodników, mamy bardzo młodych zawodników. Jest gdzieś tam ta równowaga zachowana, wszyscy sobie bardzo dobrze radzą, więc
no, po prostu utrzymać formę, a nawet ją po prostu wynosić na piedestał i zwyciężać w każdym meczu, zdobywać punkty, no i zrobić ten właśnie upragniony awans z powrotem do tej czwartej ligi. Jesteś jednym z lepszych strzelców w składzie i no, chyba jest pytanie, czy pomimo kontuzji zamierzasz być jeszcze królem strzelców w tym sezonie? Ciężko by było powiedzieć, że nie, bo ambicja jak zwykle pozwala mi gdzieś tam no, walczyć o te wszystkie możliwe nagrody, ale w tym momencie no, nie mogę pomagać zespołowi zdobywać bramek. Są za to inni zawodnicy, którzy wchodzą na przykład na moją pozycję, którzy strzelają bramki z innych pozycji, więc te bramki można rozkładać teraz na cały zespół i jak najbardziej jestem z tego zadowolony, że mimo tego, że nie gram, to zespół i tak dalej strzela bardzo dużo bramek, ale po powrocie na pewno będę chciał im te bramki zabierać. Tak, głęboko. Mówiłeś wcześniej o tym, że skład jest głębszy w tym sezonie i myślę, że to przekłada się zdecydowanie na grę zespołu. No, myślę, że powiedz, czy widzisz jakąś różnicę, jest jakoś prościej grać, jak wiadomo, że ta ławka jest głębsza, że da się trochę zmienić ustawienie może, ewentualnie da się trochę... No, nie trzeba się tak martwić o to, żeby nic się nie stało, czy ktoś przyjdzie w ogóle na mecz, wiadomo. Przede wszystkim no, nie ma się co martwić trener, bo gdzieś to jest zawsze zadanie trenera, który musi wybrać tą kadrę, która w danym meczu akurat będzie nas reprezentować i walczyć o punkty, więc myślę, że gdzieś tam chłodną głowę ma trener, więc jakby lepiej wybrać więcej zawodników niż po prostu jak ma się ich mniej. Dlatego no, stworzył sobie trener i sztab szkoleniowy taką kadrę, którą uważa na ten moment za słuszną. Tylu zawodników potrzebował, ile chciał, także no, po prostu trzeba realizować się dalej i po prostu grać swoje. W tym sezonie kibice pomagają, myślę, o wiele bardziej niż w poprzednim. Jest ta większa organizacja, widać że starają się was dopingować. Jak bardzo wpływa to na grę zespołu, na nastrój? No na pewno bardzo fajnie jest grać przy pełnych trybunach, przy dopingu, którzy prowadzą chłopacy. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bo taki doping daje nam dodatkowego kopa. Mówiąc potocznie i po prostu no, fajnie się gra, jak ktoś przychodzi i chce oglądać to, co my tutaj robimy. Tak jest. Też jest, myślę, pytanie o, myślę, ważna kwestia na ten sezon. Czy myślicie, że w trakcie najbliższych kolejek, ten taki początek sezonu, czy ta forma się utrzyma? Czy myślisz, że dacie radę utrzymać się w takiej formie, w jakiej jesteście, dać radę dalej strzelać tyle bramek, bo naprawdę jest, widać poprawę. No, strzelanie bramek to też zależy od naszej formy, ale też od formy przeciwników, bo nie każdy mecz trzeba skończyć w 15 minutach i strzelając 5 bramek, tylko można go skończyć w 90 minucie strzelając bramkę na 1-0 i każde punkty są jakby ważne, bo punkty zdobyte przy wyniku 7-0, a przy wyniku 1-0 są takie same, bo to cały czas są 3 punkty i cały czas jest zwycięstwo, więc mam nadzieję, że taka forma się utrzyma, że wszyscy chłopacy będą zdrowi i gotowi do gry. Aha, czyli wnioskuję, że wasze podejście do meczów to bardziej przygotować się do następnego, zobaczyć co będzie i tak jechać tak dalej, czy spoglądacie na tą tabelę, widzicie siebie na górze i macie z tego czerpieć jakąś motywację, by się utrzymywać tam? No tak jak powiedziałeś wcześniej, tabela jest taka, jaka jest. Na razie jesteśmy na czele, ale jak to nieraz mówią, zawsze tabela może się odwrócić, więc my przygotowujemy się zawsze do tego meczu, który nadchodzi. Nie myślimy dalej, bo po prostu chcemy skupić się na tym, na meczu, który będzie w ten weekend nas obowiązywał, po prostu go wygrać i wtedy przygotowywać się do następnego meczu. Każdy przeciwnik jest inny, więc no, do każdego przeciwnika musimy się przygotowywać inaczej. Nawiążę no, jeszcze raz do tej różnicy ligowej. Jest jakaś różnica w presji przed meczami? Czy łatwiej jest grać w klasie okręgowej? Znaczy, pytanie trochę trywialne, ale chodzi mi o psychiczny aspekt gry. Czy łatwiej jest psychicznie, mentalnie wytrzymać w tej klasie okręgowej, czy jednak różnica nie jest aż tak wielka, jak się może wydawać? Psychicznie może jest właśnie różnica, bo
jakby no wszyscy stawiają nas w roli faworyta. Choćby przyjeżdżały tutaj różne drużyny, no zawsze gdzieś tam wszyscy będą mówić, że Gawia jest faworytem, bo spadła z czwartej ligi, tak? Ale no na tym czasami też można się bardzo przejechać, bo no nie takie drużyny przegrywały, które były faworytami, po końcowym gwizdku okazywało się, że nie zdobywały żadnych punktów, więc my po prostu musimy sobie z tym poradzić i podchodzić do każdego meczu tak, jakby to była drużyna, która naprawdę walczy nawet o awans, że tak powiem, więc po prostu z każdą drużyną musimy dawać z siebie 120%. To musimy niestety kończyć, więc dziękuję Ci bardzo za udzielenie wywiadu i mogę chyba zaprosić na mecz. Dziękuję tak, bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na stadionie przy Sportowej 1. Dziś gra Gawia Choszczno oraz Sokół Pyrzyce. Ja jestem Jakub Szymczak, zapomniałem się przedstawić i jest ze mną. Michał Ostraszewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jest, teraz przeczytamy składy. Gawia Choszczno dzisiaj wyjdzie w składzie w bramce Kevin Sobala, numer 33. Numer 4 Magiera Oskar, numer 5 kapitan zespołu Piekarek Mateusz, numer 7 Drobisz Arnold, numer 11 Kmieć Marcel, numer 18 Pokorniecki Julian, numer 19 Zwoliński Gracjan, numer 21 Surdacki Marcin, numer 77 Gicewicz Grzegorz, numer 88 Andrysiewicz Marek, numer 92 Dyc Michał. Na ławce rezerwowych zasiądą 8 Młynarczyk Wojciech, 14 Lewandowski Kamil, 17 Pawlak Bartosz, 20 Wels Patryk, 22 Tomczak Piotr, 25 wracający po kontuzji basisty Grzegorz, 27 Walusiak Dominik oraz 87 Twardowski Kacper. Trenerem zespołu jest Adam Leśniak, asystentem Wiktor Kaczmarczyk, natomiast z kierownikiem zespołu Gawi jest pan Zatka Maciej. Kuba, oddaję Ci głos. Tak jest, teraz czas na skład gości. Z numerem 12 w bramce Szklarz Daniel, z numerem 4 Patryk Miklaszewski, z piątką Dawid Polański, ósemka Maciej Migdalski, z opaską kapitana i numerem 11 Mateusz Czerwonka, z numerem 13 Konrad Kluska, z piętnastką Mateusz Podkowa, numer 18 to Nathan Konik, z dziewiętnastką gra Morka Maciej, z numerem 14 Kasper Sykut, a z numerem 20 Frankowski Mateusz. Na ławce siedzi z numerem 1 bramkarz rezerwowy Krzysztof Szymuk,
z numerem 6 Wojciech Okraska, z numerem 7 Michał Jarząb, z numerem 9 Wolodymyr Sukinin, z numerem 10 Mateusz Zieliński, z numerem 21 Jakub Lechnaty, z numerem 3 Bartłomiej Woźniewski, z numerem 17 Oliwier Skrzypczak i z numerem 22 Jakub Wróblewski. Trenerem zespołu jest Łukasz Świątek, drugim trenerem jest Mateusz Zieliński, a kierownikiem drużyny jest Marcin Mazurkiewicz. I rozpoczynamy, znaczy za moment rozpocznie się mecz. Dzisiaj jest ze mną inny kolega, ekspert tak naprawdę piłkarski, ekspert co do drużyny. No powiedz coś, podziel się trochę ekspertyzą. Ekspertyza będzie w ciągu meczu, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na pewno mecz dwóch zespołów dobrze grających w piłkę, które rozpoczęły ten sezon od 3 zwycięstw. Więc mecz będzie, wydaje mi się, takim pierwszym sprawdzianem dla obu zespołów i myślę, że to będzie dużo lepsze widowisko niż oglądaliśmy w pierwszych 3 kolejkach. O, zdecydowanie. Przewidzimy pierwsza sytuacja drużyny z Pyrzyc, dośrodkowanie troszeczkę za głębokie i będzie wrzut z autu Julian Pokorniecki. Widać, że Sokół Pyrzyce od początku nie będzie stał jak inni. Kuba? No tak. Mam nadzieję, że nie. Chyba dla neutralnych gości będzie to najlepsza opcja, ponieważ no, oba zespoły mocno... Sokół Pyrzyce ostatni swój mecz wygrał 7-1, Gawia 7-0. Myślę, że szykuje się dla nas bardzo ciekawe widowisko. Na pewno będzie ciekawe. Już widać tu Marcin Strudacki. Czuję, że to będzie jego mecz, bo w pierwszych 3 spotkaniach z zespołem, który był nisko ustawiony, wyglądał troszkę słabiej. Teraz wydaje mi się, że będziemy więcej przestrzeni do tego, żeby tworzyć sytuację. Brawo Mateusz Piekarek, świetna asekuracja. Na pewno wyżej ustawione zespoły też wymagają dostosowania swojej taktyki. Zastanawiamy się, czy Adam Leśniak podoła temu zadaniu. Oczywiście kibicujemy, żeby tak było. Ale oczywiście gra zweryfikuje to, co mówię. Ostatnio było, myślę, trochę było widowisko bardziej jednostronne. Tutaj nawet mówiliśmy często o klątwie komentatora w pierwszej połowie. Z Kasper mówiliśmy, że chcielibyśmy bramek, ale bramek nie było. Dopiero w drugiej połowie się zespół odblokował nieco. Nie było, bo tak jak powiedziałem wtedy w wywiadzie, że zawsze gramy do pierwszej bramki, zespoły są nisko ustawione, jest naprawdę ciężko przebić się przez ten mur 8, 9, 10 dobrze broniących, blisko siebie stojących zawodników. Natomiast później jak bramka wpadnie, mecz trwa 90 minut, siły zespoły też mają gdzieś ograniczone, więc te przestrzenie później się robią i jest łatwiej naszym zawodnikom, którzy są dobrze przygotowani. Mamy silną kadrę, więc z biegiem meczu na pewno te przestrzenie robią się większe i nasi zawodnicy z tego korzystają. Szczerze powiem, myślę, że nawet w tej okręgówce widać taki kontrast między zespołami, które grają niżej, trochę się zakopują bardziej w okopach, że tak powiem, i starają się bronić, dawać dłuższe piłki od bramkarza, a między tymi, które właśnie jak Gawie grają trochę na posiadanie, grają trochę wyżej ustawione. Myślę, że to jest taka jakaś pozostałość trochę po tej takiej polskiej myśli szkoleniowej, aż zacytuję słynne memy, że laga na Robercika. Grzegorz Gicewicz, bardzo dobry strzał. To wynika z tego, że umiejętności w tych zespołach są troszeczkę niższe. Mniej z drużyny te trenują, więc mają siły też ograniczone. Tutaj jest właśnie dużo większe boisko niż w niektórych miejscowościach, gdzie gramy na wyjeździe, więc to oni mają swój cel, zdobyć punkty w jakikolwiek sposób. Mogą grać dłuższą piłkę, mogą grać krótszą. Mają swój cel, którym jest zwycięstwo lub remis i go realizują w taki sposób, jakim pewnie trener nakreślił. Nikt nie będzie chciał grać z otwartej piłki z nami, z tych zespołów, przynajmniej to graliśmy do tej pory. Bo to by się skończyło tak jak na początku z Suliszewem. Człopa wycofana była w tym spotkaniu tydzień temu, więc zajęło trochę czasu strzelenie tego pierwszego gola. A później już sami widzieliśmy, jak to poszło w drugiej połowie, w ciągu w zasadzie 45 minut 7 goli, więc mówi samo za siebie. Taka jak trochę jak puszka, taka wybucha, zostawia się w lodówce, ten napój się rozszerza i nagle puszka pęka.
No, otwieramy puszkę i jedziemy z golami. Dokładnie. Oby dzisiaj po naszej stronie był kolejny. Jest Michał Dyc. Szkoda, niedokładne dogranie Michała do Grzesia Kicewicza. To jest za daleko. Ale fajna asekuracja tu Arnolda Drobisza. Bardzo dobrze tu się utrzymał. Michał Dyc kolejny pojedynek wygrany. Marcin, jest bramka. Jest bramka, proszę Państwa. Marcin Surdacki zdobywa bramkę na 1-0 po świetnej akcji Michała Dyca. No, tak jest. No. To co mówiłem, powiedziałem, że Marcin Surdacki dzisiaj będzie do jego mecz i miejmy nadzieję, że tak będzie. Dokładnie tak. No. Cóż, jest, no, ekspertyza widać. Myślę, że pokazałeś. Tak jest, Michał Surdacki. Marcin Surdacki. Marcin Surdacki, przepraszam, Jezu, się przejęzyczyłem. Tak, no, kibice biją brawo, atmosfera jest dobra. I rozpoczynamy wczesnym golem Gawi. Szósta minuta, więc... Jest szansa, że tych goli może zobaczyć więcej. Bo w 6 minucie nawet nie strzeliśmy gola w meczu. W meczu z Kłębowcem, z Suliszewem czy z Człopą, więc oby to był naprawdę fajny prognostyk na ten cały mecz. Tak, no ja tutaj nawet z Pawłem Kulesem, jak robiłem wywiad, ja się spodziewałem naprawdę wyrównanego meczu, a tutaj widzimy wczesna bramka. No i Soku zdaje się mieć trochę problemy. Soku jest Beniaminkiem, więc na pewno też inaczej grał w tamtej rundzie, w tamtym sezonie, gdyż my się mierzyliśmy z zespołem czwartej ligi, oni się mierzyli z zespołem A-klasy, więc tą różnicę może być dzisiaj widać. Oczywiście mecz trwa 90 minut i może to być jeszcze całkiem inaczej na tym boisku, bo piłka nożna ma to do siebie, że może grać przez 80 minut świetnie, a 10 minut końcowe może zabić całkowicie mecz. Chodzi o to, żebyśmy byli skuteczni i zdeterminowani do ostatniej minuty, żeby nie popełniać takich głupich strat właśnie i niewymuszonych błędów. No tak, zdecydowanie, no przede wszystkim trzeba też zauważyć, no Gawia bądź co bądź, no wszyscy mówią chyba, że faworytami jest, ale bardzo, bardzo łatwo trochę na tych laurach no zwiednąć, no miejmy nadzieję jedynie, że tak się nie stanie, jak słyszymy, że w zespole, no jednak jest to nastawienie od meczu do meczu i może tylko... O, tutaj przejęcie piłki rozgrywa Gawia. Marcel Kmieci, chyba niedokładnie, aczkolwiek widać też niedokładność w drużynie Sokoła. Trochę te pierwsze minuty zawsze są nerwowe w obu zespołach. Tak jak mówię, no pierwsze trzy mecze za dobrą Soku, jak i my, wygraliśmy bardzo wysoko, więc teraz, kiedy dwa zespoły spotykają się po takich trzech meczach, może być trochę tej niedokładności, bo jednak presja i jednego i drugiego zespołu będzie na pewno większa niż dotychczasowej przeciwnicy nam stwarzali, czy drużynie Spyrzyc. Tutaj zerknąłem szybko na skład gości i wygląda na to, że Mateusz Zieliński, drugi trener, jest też na ławce. Tutaj trochę chyba przypomina się poprzedni sezon, jak też w Gawi trener był na ławce, były takie mecze. No, z tego co wiem, to trener pierwszy Łukasz Świątek, z którym miałem przyjemność być na kursie UEFA, jest zawieszony przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej na 5 spotkań, więc dzisiaj jest na bardzo dobre odzyskanie przez Marka Andrysiewicza. Tutaj chyba było faul, ale niestety sędzia nie gwizdnął w naszą stronę. Długie zagranie bramkarza. Grzesiu Gicewicz powinien sobie spokojnie poradzić, brawo. Marcin Surdacki. Soku Pyrzyce na razie ma problemy z rozbudowywaniem akcji. Chociaż jeśli mówiłeś, że są Beniaminkiem, to no nadal trzeba im chyba pogratulować wyników, bo są bądź co bądź trzeci w tabeli aktualnie z 9 punktami, więc no, mają ich tyle samo co Gawia i wygrywają wysoko. No ja znam tu i trenera, z którym, tak jak mówiłem, wspomniałem, byłem na kursie i znam prezesa Marcina Mazurkiewicza, który jest dzisiaj kierownikiem zespołu. No to są ludzie z pasją, naprawdę robotę, jaką robią w Pyrzycach, no to jest fenomenalna sprawa. Ja im kibicuję mocno, przyjaźnimy się, kolegujemy. Chciałbym, żeby ten mecz też był taki fajny, koleżeński, przyjazny, ale jednak na tym prawdziwym duchu sportu, żeby determinacji nie zabrakło ani jednym, ani drugim, żeby się był bez kontuzji. A tak jak mówię, kolegom z Pyrzyc życzę, mimo tego, że są Beniaminkiem, żeby zajęli jak najwyższe miejsce w tabeli i się spokojnie utrzymali, a może napsuli krwi faworytom, oby nie nam. dokładnie, no, przede wszystkim myślę, że Sokół no, na pewno
Na pewno widać, że sobie radzą w nowych realiach. Przystosowali się po prostu dobrze i no, jeśli trener robi dobrą robotę, to rzeczywiście chyba można tylko życzyć im więcej sukcesów. A tutaj akcję podbudowuje znowu Gawia. Szkoda, że tam Michała Dyca nie wykorzystaliśmy, bo on naprawdę fajnie się włączył. Gra na ścianę była z Juliana z Grzegorzem. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tam momentu zagrania. Ale fajne rozegranie do Arnolda Drobisza. Najbardziej doświadczony zawodnik. Super dośrodkowanie. Jeszcze jest szansa na przyjęcie piłki. A tutaj gotuje się powoli w polu karnym. Tak, tutaj druga bramka by naprawdę uspokoiła naszą grę, myślę. A też trzeba pamiętać, że 2-0 to najniebezpieczniejszy wynik. No tak mówią, ale myślę, że to jeszcze doda nam więcej skrzydeł, bo widzieliśmy w poprzednim meczach, strzeliśmy jedną, drugą, trzecią bramkę, to jeszcze nas bardziej nakręcało. Czekaliśmy na taki mecz właśnie jak z Pyrzycami, bo dotychczasowe zespoły były nam mniej znane i tutaj Sokół Pyrzyce, no, klub z tradycjami, na pewno wywiera w naszych zawodnikach dodatkowe większe aspiracje i determinacje, więc myślę, że ten mecz będzie z naszej strony jeszcze mocniejszy niż dotychczasowe trzy. Tak jak tu widzimy, podwajany zawodnik z Pyrzyc przez Marka Andrysiewicza i Oskara Magierę. Super odzyskanie przez Oskara. Warto zaznaczyć, że dzisiaj kolejny raz gramy bez klasycznej dziewiątki, czyli ani Tomka Walusiaka nie ma, ani nie ma Pawła Kulesy, więc Marcel Kmieć musi godnie zastąpić. Na to liczymy. Nie ma dzisiaj, no Grzesiu Basisty wraca do składu. Jest Konrad Nachurny, który jeszcze pauzuje za kartkę, już w następnym meczu powinien grać. Powinien wystąpić, bo dwa mecze kary mijają. Klasycznej dziewiątki nie ma, ale myślę, że to też zespół się dostosował nawet dobrze. Widzimy przecież wyniki. Ale zdecydowanie no, są takie momenty, gdzie faktycznie tej skuteczności chyba brakuje. No, w ostatnim meczu chociażby, no, w pierwszej połowie, to zdecydowanie było kilka sytuacji bramkowych w pierwszej połowie. Myślę, że tak, ale to oni są też ludźmi, tylko jakieś tam po dwóch zwycięstwach, 13-5, no, przyszło trochę takie może zlekceważenie przeciwnika. Taki luz większy złapali chłopcy zamiast... Są młodzi ludzie, którzy też tam... Świetne podanie do Marcela. Troszkę za mocno jednak, ale fajnie zszedł Marcin do środka, zrobił miejsce. Że no, miejmy nadzieję, że to będzie mecz, który naprawdę Marcina zbuduje, bo to jest chłopak, który ma ogromny talent i potencjał. I jak dobrze wejdzie w mecz, to może zrobić cuda. I wszyscy wiemy, że stać go nawet na fajerwerki techniczne i na fajny dribbling. Rzut wolny dla nas. Faul. Myślę, że masz rację. No. Ostatnio widać szczególnie, że kilka młodzików zostało no, zaciągniętych tutaj. Widziałem ostatnio, że jakaś dziewczynka z bodajże rocznika 09-10 tutaj została zaciągnięta do reprezentacji bodajże województwa, tak? No Lena Świrska, no to przecież to my wiemy o tym i dużo wielu kibiców wie o tym, że to jest no, bardzo utalentowana dziewczynka, która... Jest ostatni pół roku, no była mocno kontuzjowana, ręka złamana i gdzieś naciągnięta pachwina. Teraz wraca do formy, no i my wszyscy liczymy na to, że ta Lena nasza zadebiutuje. Dobra wrzutka, świetne dośrodkowanie. Że zadebiutuje już niebawem w reprezentacji Polski. Bo ma ku temu potencjał i charakter, więc myślę, że to jest kwestia czasu. To jest bardzo talentowana dziewczynka, jedna z najlepszych w Polsce. Była na testach w Werderze Brema rok temu i spisała się fantastycznie, więc naprawdę to... Niedługo nie usłyszy nie tylko tutaj nasz region, ale myślę, że cała Polska. Mam nadzieję, bo szczególnie, że no, piłka nożna... No, ostatnio się właściwie dużo mówi o piłce nożnej kobiet. Nawet w ostatnim spotkaniu dyskutowaliśmy trochę o niej. A propos właśnie Mistrzostw Świata, które Hiszpania wygrała. Ale, bardzo dobrze, Oskar Magiera. Tutaj faulowany Mateusz Frankowski. Tak, no myślę, że mam nadzieję, że piłka nożna kobiet no, będzie się rozwijała. Ja tutaj nawet widziałem, kiedy brata odbierałem z treningu, to widziałem kiedyś, że no, biegają dziewczynki, grają w piłkę, myślę, to bardzo dobrze, że są aktywne i że właśnie mamy takich, właśnie wytwarzamy takich zawodników z takim wielkim potencjałem. A tutaj faul. Falowany Gracja z Woliński chyba dostał ręką albo łokciem gdzieś w okolicy twarzy, ale jest wszystko okej. Okay. Tutaj sędzia zatrzymał grę. Zawsze trzeba zatrzymać grę, jak zawodnik trzyma się za twarz. Marcin Surdacki znowu fajnie się utrzymał przy piłce.
Masz rację, w tym meczu pokazuje klasę. Marcinowi pewności siebie brakuje, czasami jak źle wejdzie w mecz. Gdzieś jedno, drugie nieudane zagranie, nieudany dribbling. Marcin troszeczkę się blokuje, ale w tym meczu widać, że dobrze wszedł i na pewno będzie wiodącą postacią tego spotkania. Nie jest zbyt wiekowym zawodnikiem. No 18 lat, więc... Dokładnie, to jest chyba kwestia tego. Pewnie wiadomo, z wiekiem zyska trochę tej pewności siebie, no zawsze, zwykle tak jest. No na pewno, doświadczenie się zdobywa tylko i wyłącznie na boisku, w meczach piłkarskich, w meczach ligowych, więc nie kupi się tego na treningu. Wszystko to, co się zdobywa, jeśli chodzi o nastawienie tutaj, no to jest boisko w trakcie meczu. Soku próbuje rozegrać trochę piłkę od tyłu, ale nie udaje się. No Gawia bardzo, bardzo szczelna dzisiaj, mało przypuszcza. No tak, zgadza się, aczkolwiek jesteśmy teraz niżej troszeczkę ustawieni. Chyba pierwszy raz w tym miejscu Soku będzie miał piłkę, gdzie jesteśmy ustawieni na praktycznie 20 metrze, więc to zawsze jest groźnie. Cóż, można powiedzieć, że wymiana trochę, jest to ryzyko. Przeciwnik stoi bliżej bramki, ale z drugiej strony jest więcej ludzi przy niej. No niby tak, no ale im bliżej piłka bramki, tym większe niebezpieczeństwo. I bez względu, czy jest tam 10, czy 8, czy 6 zawodników, no to jest większe niebezpieczeństwo niż kiedy piłka jest na połowie przeciwnika. I z tego stałego fragmentu gry jest kolejny stały fragment gry po faulu Juliana Pokornickiego na zawodniku Sokoła i znowu jest jeszcze groźniej niż było przed chwilą. To jest bardzo dobre pytanie, czy... Właściwie rzuty, no to nie jest rzut rożny, to trzeba powiedzieć. To jest rzut... Prawie jak rzut rożny, no 2 metry od chorągiewki to prawie jak rzut rożny. I też jest pytanie, czy właściwie te rzuty rożne aż tak się opłacają, jak się zwykle o tym mówi. Widziałem ostatnio ciekawe statystyki. Jedynie 2% z czołowych 5 lig na świecie, jedynie 2% rzutów rożnych skutkuje bramką. No i jak tutaj widać... Czy to wynika z tego, że może właśnie... Ależ to, gdyby to dobrze doszło, aczkolwiek jeszcze piłka w górze, to zawsze niebezpieczeństwo jest. Czy można powalczyć o nią. Tu Marcel nie miał jak za bardzo zmienić strony. Cała strona wolna była, nie widzieli chłopaki tam Michała Dyca ustawionego super. Ale stały fragment gry jest zawsze niebezpieczny. To nie musi być od razu gol, to może być zamieszanie, po którym może być rzut karny, może być zagranie ręką, może być 100 innych sytuacji, które bezpośrednio strzelimy z rzut rożnego gola, ale może sprowokować, że strzelimy w jakiejś kolejnej akcji, która jest rozpoczęta od rzut rożnego. Niekoniecznie od razu od dośrodkowania. Tutaj myślę, pytałem się wcześniej Pawła o zawieszenie Michała Ratusznego i tutaj chyba też chciałem do tego nawiązać, że powiem tak, na bramce Gawi myślę, że jest delikatna rewolucja. Bramkarz stoi trochę wyżej, rozgrywa piłkę. Myślę, że bardzo, bardzo ważna sprawa mieć taką możliwość wariacji, trochę dostosowania tej gry, bo myślę, że Michał jest trochę takim shotstopperem bardziej. Nie wiem, czy się zgodzisz. Czy to kwestia z tego, jak przeciwnik gra. Jeżeli przeciwnik stoi nisko, to i nasz zawodnik... teraz groźna sytuacja dla Sokoła Pożyce. Tak jest, Mateusz Frankowski na skrzydle, dośrodkowuje. No właśnie, takie sytuacje pojedyncze mogą nam troszeczkę bałaganu tu wprowadzić zespoły. Ale to chodzi o to też, w zależności gdzie bramkarz stoi u nas, to wszystko jest warunkowane tym, jak gra przeciwnik. Jeżeli przeciwnik gra wysoko, no to nasz bramkarz będzie wycofany. Jeżeli przeciwnik będzie stał nisko, no to siłą rzeczy nasi wszyscy zawodnicy będą na połowie przeciwnika, więc wtedy bramkarz też nie może stać w polu karnym, tylko wychodzi wysoko. Więc to tak naprawdę warunkują przeciwnicy tego, jak gra w tym momencie, czy Kevin, czy będzie grał Michał Ratuszny. Tak, ty właśnie propos bramkarza, to jest rozpoczęcie z 5 metra. I widzę, że Gawia powoli rozgrywa piłkę, spokojnie. Myślę, że miałeś rację, ten gol to jest... Pierwszy gol już nawet uspokoił chyba trochę grę. No ale taki chaos teraz się troszeczkę wdał w naszą grę chyba. No, Sokół też niedokładnie. Znowu niedokładne podanie. Szkoda, po stracie piłki pierwsze podanie powinno być dokładne. Utrzymujące, żebyśmy mogli się napędzić. Tu dwa razy przerwana akcja. I przeciwnik sam się nakręca.
Kluska podaje. Faul. Dużo tych fauli w obrębie naszej bramki, w obrębie pola karnego. Tak, dużo piłek teraz przez napastnika Sokoła. Mateusza Frankowskiego przychodzi. Tutaj widzę kilku zawodników podeszło. Trochę się odświeżyć, napić się wody trochę. Jest też tutaj kapitan Mateusz Czerwonka. No, nie widzę go za bardzo w tym meczu. Teraz mam nadzieję, że jeszcze trochę bardziej się pokaże, bo na razie chodzi o Sokoła, najbardziej widać właśnie Mateusza Frankowskiego. Widzę, że często akcje idą przez niego, no wiadomo, jak przez napastnika. Prośne środkowanie i rzut rożny. Mateusz Piekarek. Pięknie wyskoczył. No, zrobił swoje, można powiedzieć. Dokładnie. I widzimy kolejny rzut rożny dla Sokoła, czyli przed chwilą był rzut wolny z rejonu chorągiewki, teraz rzut rożny. No to zawsze mówię, to niebezpiecznie. Takie sytuacje też gości mogą troszeczkę napędzać, bo mogą bardziej wierzyć, że jesteśmy do zaatakowania, do ukąszenia, że tak powiem kolokwialnie. Mam nadzieję, że zaraz tu wyjdziemy z jakąś szybką kontrą, może. Wiem, że to jest mocno trenowany, szybki atak przez trenera Adama. W takich sytuacjach na pewno gaz Marcela Kmiecia, Michała Dyca czy Marcina Surdackiego no jest bezcenny. Tak, w tym meczu szczególnie będzie okazja na to wyprowadzanie kontrataków. No, Sokół też nie jest jakoś super nisko ustawiony, tutaj groźnie. No teraz Mateusz Piekarek się machnął, piłka przeszła mu pod stopą. Dobra asekuracja, nie wiem czy to Arnold czy Oskar Magiera, ktoś tam zasekurował go dobrze. Groźne są te stałe fragmenty gry Sokoła. Tak. Uspokoiło się na razie trybuny i graczy, nie słychać za dużo dopingu. No myślę, że taki mecz się troszeczkę już zrobił mniej otwarty jak na początku. Jest więcej gry takiej szarpanej, dużo strat. Krócej utrzymujemy my się przy piłce. Więcej stałych fragmentów gry, więcej fauli. Kolejny rzut rożny. Zbliża się 25 minuta, więc... 22 minuta dokładnie. No tak, no myślę, że... Połówka połówki. Tak jest. To chyba te emocje już jakoś tak upadły, ale zobaczymy, bo jednak jest groźnie, jednak no, ciągle jesteśmy... ciągle uwagę kierujemy ku bramce Gawi. Tutaj, teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego. Bardzo dobrze Kevin Sebala i to może być właśnie szansa na ten szybki atak. Dobre zagranie nogą. O, tutaj faul na Macieju Migdalskim. Mógł Marcel faulować, ale kwestia tego, czy to był faulowany, czy bardziej zawodnik Sokoła się pociznął, bo też nie było widać tutaj z tej perspektywy. No sędzia gwiznął, więc trzeba się ustawić i tyle. Dokładnie, gramy dalej. Zwykłem mówić, jak ktoś narzeka, że grasz czy narzekasz? No dokładnie, trzeba grać do gwizdka. Zarówno sędziowie, jak i zawodnicy błędy popełniają, więc oby nie było żadnej złośliwości, żadnej takich celowych decyzji, czy to z jednej, czy z drugiej strony i zbędnego gadania, to ten mecz będzie dużo lepiej się oglądało i dużo lepiej zawodnikom będzie się grało. Nie będą potrzebne wtedy te negatywne emocje, jakieś nakręcanie niepotrzebnych sytuacji, które mogą gdzieś tam spowodować. O, tutaj teraz groźna akcja. No i teraz chyba będzie żółta kartka, nie? Będzie zielony. Chyba będzie żółta kartka dla... czy czerwona? Nie, żółta kartka dla Mateusza Piekarka. Bardzo groźnie. Pytanie, czy to było bardzo na granicy. Pytanie, czy to będzie rzut karny, czy rożny? Rzut wolny jest. Przed pola karnego jest rzut wolny. Groźne miejsca. Tutaj leży na ziemi Maciej Morka. Oby nie było tam kontuzji. Ale widzimy, jak nie utrzymaliśmy piłki tutaj z przodu. Jedno zagranie za plecy obrońców i robi się problem dla naszych zawodników. Więc tu trener będzie musiał też w przerwie to skorygować, żeby większa asekuracja chyba była w obronie.
24 minuta spotkania. Tak naprawdę początek, pierwsze 7 minut, no to była nasza przewaga, gdzie mogliśmy strzelić 2 gole. Jest jeden, trzeba się cieszyć, no ale teraz Sokół ostatnie parę minut, no wygląda bardzo dobrze. Tak, świetnie wyglądają. Chyba wzięli do siebie Sowa z budki. I no, pokazują klasę. No jest groźna sytuacja, zawodnik numer 18, Konik Nathan, lewa noga. Kevin trochę ma pod słońce. Złapał. Złapał na dwa razy, ale fajnie złapał, więc Kevin też z meczu na mecz łapie coraz lepsze doświadczenie. Marcel Kmieć powalczy, super. Uderzenie, no dokładnie. Tutaj fajnie się zabierał. Powalczył o nią, super. Naprawdę bardzo dobra robota Marcela. Maciej Migdalski zderzył się. Czy może nie zderzył się, może bardziej uderzył dziś Marcela. Co piłce. Walce, tak, nie było złośliwości. Nie było złośliwości, także już chłopaki sobie... Przybić może... piątkę i grać dalej. Nie? Marek Andrysiewicz, może teraz my z tego fragmentu gry nie udało się Sokołowi, to może my pokażemy, jak to powinno wyglądać. Przewaga wzrostu chyba po naszej stronie z polu karnym. Grzegorz Gizowy, Mateusz Piekarek. Piłka zamyka nożna, Marcin Surdacki. Piłka nożna lubi takie przechylanie się wagi gwałtowne. I mamy okazję to... Świetne dośrodkowanie, teraz świetne. Zobaczyć. Ale był spalony, spalony, tak jest, spalony, ale fajne dośrodkowanie w kierunku bramki. Chcieli szybko rozpocząć, Marcel Kmieć trochę przeszkodził. Jest Daniel Szkasz, miał trochę problemy. Ale widać, bramkarz dobrze łapie te piłki przy tych dośrodkowaniach, tak. Już drugie dośrodkowanie, mimo że to był spalony, to fajnie to złapał. Tak, no mają, mają dosyć młodych, ale... No nadal w takim wieku, aby być doświadczeni bramkarzy. Tutaj 95 i 96 roczny. No u nas też jest Grzegorz Gicewicz, Arnold Robicz czy Marek Andrysiewicz, doświadczeni zawodnicy. Trzech takich doświadczonych. Akurat grają wszyscy w środku pomocy, więc tą grą powinni kierować tutaj. Każdy z doświadczeniem przynajmniej czwartoligowym, Grzesiu druga liga. Marek Andrysiewicz w trzeciej zagrał, więc to doświadczenie jest naprawdę na wysokim poziomie i po naszej stronie powinno być. A młodzież powinna napierać. Wrzut z autu dla Sokoła. Za dużo niedokładności. Na razie zrobiło się cicho. Jak mówiliśmy wcześniej, no mecz faktycznie taki spokojny. Trochę aż dziwnie spokojny. Jeśli pamiętamy ostatnie spotkania. A tutaj mówiłem o spokojnych trybunach, a tutaj nagle kibice Gawi zaczęli śpiewać. Faul. Będzie chyba żółta kartka dla zawodnika Sokoła Pyrzyce. Po faulu na Grzegorzu Gicewiczu. Numer 4. Miklaszewski Patryk. Obrońca, czyli no tutaj już będzie można pod niego zacząć grać. Jak mówię, z żółtą kartką będzie się bał troszeczkę faulować agresywniej. Jak mówię o kibicach Gawi, no to też ciekawy dobór pieśni, no bo no są kibice Sokoła. No, nasi kibice są byłymi naszymi zawodnikami, tutaj kolegami naszych zawodników. Mają swój repertuar. Jak to kibice, no. Jedne piosenki są lepsze, drugie gorsze, ale ogólnie fajny klimat tworzą i trzeba ich tych wspierać, bo zawsze taka piosenka może dodać skrzydeł, a raczej ich nie podetnie, bo oni raczej pozytywnie się tutaj wypowiadają o naszych zespołach, o naszym zespole. Trudno nie. No ale wiadomo, jak na różnych stadionach, jak ktoś nie gra dobrze albo nie ma wyników, no to kibice potrafią też zareagować różnie albo wziąć nawet na rozmowę takich zawodników, rozmowę wychowawczą. To taki, myślę, ewenement w sumie taki widoczny nawet w tych najwyższych ligach. Bo... No ja o tym mówię właśnie, znaczy najwyższy, no tych, gdzie to jednak grono kibiców jest większe, no to oni też, ich wymagania są większe, nie? No tak, no kibic bądź co bądź będzie dokładność, niestety najbardziej reakcyjną grupą na stadionie. No i jaka jest natura reakcjonariuszy, no taka, że trudno wywołać taką pozytywną reakcję u nich. A tutaj teraz robi się trochę gorąco, ale spokojnie. Tu Gracjan spokojnie, fajnie się zachował.
No, trochę musimy to uspokoić, bo za dużo to trener krzyknął, za dużo tych niepotrzebnych strat. Za dużo taki... Dobrze, brawo, teraz może Grzegorz Gicewicz. Oj, tu będzie chyba żółta kartka. Nieładny fał. Chyba będzie żółta kartka i tu dwóch środkowych obrońców będzie miało już te żółte kartki w barwach Sokoła, więc... Więc ta gra będzie już z ich strony dużo bardziej ostrożna. Ale świetne zachowanie tu Marcel Kmieć, do końca powalczył piłkę i później do Grzegorza podanie. Trochę za długie, Grzegorz się nie odpuścił, powalczył, no i pokazał charakter w tej akcji, idąc do końca. 31 minuta spotkania. No trochę za blisko ten mugek, mi się wydaje. Nie, to spokojnie sędzia odmierza, także to i tak gramy na gwizdek, bo jest żółta kartka, więc nic wcześniej nie możemy zrobić, dopóki nie będzie gwizdka sędziego. Rzadko się widzi w tej lidze, jak no tak, taka moda jest teraz na zawodnika, który się ustawia tak na dole murku, a tutaj strzał. Strzał w mur Marka Andrysiewicza, trochę za nisko, nie podniósł teraz tej piłki, ale drugie dośrodkowanie jest świetne. Ło, miał trochę problemy. Jest 2-0. Jest 2-0. Brawo, Mateusz Piekarek po świetnym dośrodkowaniu Marka i uderzeniu Arnolda Drobisza. Rewelacyjne. Nic tylko gratulować. No bardzo dobrze piłka, bardzo dobrze uderzenie asekurowane. Tak, poszedł Mateusz Piekarek po uderzeniu na piłkę, mimo że ona się odbiła od poprzeczki. Wydawało się, że pójdzie nad, za bramkę. Ale spadła idealnie Mateuszowi, naszemu kapitanowi, który no, strzela bramkę już drugą w tym sezonie. Także bardzo dobra forma, zresztą no, moim zdaniem Mateusz rewelacyjnie się prezentuje w tej rundzie i naprawdę klasa światowa. Jak wiem w wywiadzie z Pawłem Kulesą, no, będzie chyba rywalizacja w tym sezonie o ochronę Króla Strzelców. Bądź co bądź jest, no, Paweł jest kontuzjowany, a bramki tak naprawdę rozniesione po całej drużynie. I Michał Dyc ostatnio powiedział w wywiadzie, że w każdym meczu nie strzela jeden zawodnik 6 goli, czy 5, czy 4, tylko jest ktoś strzeli 2, ktoś 1, ktoś 3 i tak się rozkłada tych... Rozkładają się ci strzelcy na kilka osób, więc to jest fajne. Teraz dobre zagranie do Michała Dyca, Michał jest niesamowitym szybkim zawodnikiem, więc powalczy na pewno o nią. I spowodował to, że odzyskaliśmy tą piłkę. No Grzesiu jest sam, ma dużo przestrzeni. Michał jednym. Dyc biegnie w środek. No i nie dostał komunikatu, że za plecami ma zawodnika Arnold. Gawia spokojnie gra w obronie i widać, że popłaca im się to. No złapaliśmy chyba drugi oddech, że tak powiem, bo początek był bardzo mocny z naszej strony. Teraz złapaliśmy chyba drugi oddech po tej chwili, takiej chwilowej grze niedokładnej. Bramkę strzeliliśmy, trochę to uspokoiło nasze nerwy, ale dzięki temu te nogi inaczej chyba też grają. Tutaj trybuny napakowane. Widać, że... Zastanawiało tutaj! Troszkę za mocno, ale naprawdę bardzo dobrze dostał zawodnik z Pyrzyc po prawej stronie. Było miejsce, gdyby dokładniej było do Marcina, to myślę, że to mogłoby się skończyć golem. Daniel Szklarz łatwo i pewnie złapał tą piłkę. Tak, dobrze broni ten bramkarz. Daniel, tak? Daniel Szklarz dobrze broni. Zdecydowanie, tak. Przy dwóch spotkanie. Sytuacjach nie miał raczej nic do powiedzenia, w których strzeliliśmy gole. Tak, trudno zrobić coś, jak leży na ziemi tak naprawdę i piłka sama się od poprzeczki ustawia. No tym bardziej, że on tą piłkę po strzale Arnolda zbił na tą poprzeczkę, gdzie fajnie się wyciągnął, fajna interwencja. Świetna. Tak, ale no jednak tu chyba też paru centymetrów zabrakło, żeby ją wybić jednak nad bramkę i żeby ona wyszła aż drożny. Zabrakło i tutaj, no dla nas akurat fajna sprawa, 2-0, powinno się grać już naprawdę nam dużo łatwiej, dużo przyjemniej. Ale widać determinację jeszcze do odbioru chęci piłki. Tak, niepotrzebnie wygrali górą, myślę, a może jednak... No trochę tu komunikacji chyba zabrakło między Oskarem i Kevinem. Tak, myślę, że niepotrzebna była ta zagranie górą, no, mogli trochę dalej to popchnąć. Myślę, że byłoby z tego coś więcej. Dużo widać, zawodnicy spierze zgrają tej piłki na wolne pole za plecy naszych obrońców. Szukają tej wolnej przestrzeni między obroną, a dobrze, Julian Pokorniecki, świetny odbiór. Był trzymany przez zawodnika Spyrzyc, super po odbiorze, poszedł na piłkę.
zawsze Juliana zawsze miło widzieć. No Julian świetny zawodnik, sam go prowadziłem przez 2 lata w juniorach. Odszedł z Tilonu Gorzów, teraz po roku postanowił wrócić tutaj do nas, do Choszczna. Duże wzmocnienie, 17-latek, bardzo uniwersalny i naprawdę w tym pierwszym meczu, w którym wszedł, strzelił on 2 asysty. Teraz widać na tej prawej obronie rewelacyjnie tam poukładał grę swoją i szybko zrozumienie znalazł z Mateuszem Piekarkiem, Oskarem Magielą. Tak, w Kawia ma bardzo dużo zawodników z potencjałem, zauważyłem. Sporo z nich, myślę, gra piłkę taką zdecydowanie na poziomie i nie zdziwiłbym się, jeśli może zobaczymy w tej następnej dekadzie, zobaczymy kogoś z Gawi w tych najwyższych ligach, w tych największych klubach. No mamy tutaj swojego Bartosza Walencika, który był w kadrze Polski, strzelił bramkę. Do 15 lat gra w Pogoni Szczecin. W Centralnej Lidze Juniorów 17-latków. Ma 15 lat, a gra z 17-latkami. Mamy Marcela Juszczaka, który gra w Warcie Poznań. Groźna sytuacja. Dobrze, fajnie, Kevin. Po raz kolejny. Także mamy zawodników, którzy już ocierają się o tą piłkę profesjonalną. No myślę, że to kwestia czasu. Chłopcy szkoleni od 5 roku życia. No, brawo Marcin, świetnie to zrobił, teraz zyskuje przewagę. Świetne podanie do Marcela Kmiecia. Chyba nie spojrzał, chyba za wcześnie Marcel dośrodkował, mógł jeszcze poczekać. I w drugie tempo próbować dośrodkować. Wysoka piłka. Dobrze Kevin, fajna asekuracja Kevina. Widać, że dobrze wszedł w mecz Kevin. Też 17-latek. Bardzo dobre ma. Tak, Kevin ogromny postęp zrobił, też trenowałem go w juniorach. Ostatnie pół roku był na wypożyczeniu w Kłosie, Pełczycy złapał tego seniorskiego grania. No i teraz to procentuje i pokazuje naprawdę wysoką formę. Jak Michał Ratuszny teraz wraca po tym meczu, już może być brany pod uwagę, to odzyskać miejsce będzie mu na pewno ciężko. I taka rywalizacja będzie naprawdę dobra dla naszego zespołu i z korzyścią tylko dla nich i dla nas. Kacper Twardowski jeszcze nie gra w pierwszym składzie, bo też w tygodniu jakaś drobna kontuzja. Myślimy, że w przeciągu dalszej części meczu wejdzie na boisko, ale też nie jest optymalne jego zdrowie. Także tutaj kilku zawodników jest kontuzjowanych a mimo wszystko jest ten zespół. To chyba leży w rękach Adama Leśniaka tak naprawdę. Czy chce jeszcze trochę zostawić go na ławce? Pokiblował, ale... Kwestia pewnie, jak będzie mecz się układał. Jak będzie potrzeba, żeby Kacer wszedł, to myślę, że wejdzie. Brawo, kolejny rajd Marcina Surdackiego. Widać go zdecydowanie w tym meczu i bardzo ładnie i skutecznie gra dla zespołu. Tak, wygrywa dużo pojedynków 1-1, także dzięki temu są przewagi. Teraz Arnold ma na swojej nodze. Zwoliński. Gracjan Zwoliński, tak jest. Już chyba trochę zmęczony. Już Gracjan Zwoliński za długo tą piłkę prowadził, już się zmęczył. Atakowali go jeden, drugi, trzeci zawodnik w końcu. Myślę, że jest na pewno typem zawodnika też. Gracjan Zwoliński. Gracjan lubi piłkę mieć przy nodze, bez dwóch zdań. Tutaj kolejny faul. Znowu taki fragment gry, jak było między chyba 10 a 20 minutą, że taki chaos i dużo fauli. A to co dzisiaj robi na Power i Albano? Teraz piłkę ustawił Nathan Konik. Widać, że wszystkie stałe fragmenty chyba z tej strony Nathan wykonuje lewą nogą. Piłka dochodząca do bramki dla bramkarza, który ma pod słońce, to na pewno jest ciężko. W sumie zaciągnę jeszcze trochę takiej wewnętrznej wiedzy twojej. Jak jest z lewonożnymi zawodnikami w Gawi? Jakoś... Dobra piłka. W składzie teraz niektórzy z nich są lewonożni, czy nie? No jasne, lewonożny jest Grzegorz Gicewicz przede wszystkim. Gracjan Zwoliński jest lewonożny. Lewonożny, obunożny jest Michał Dyc. Także tu są zawodnicy. Na ławce jest Grzegorz. Grzegorz Basisty jest na ławce rezerwowy, więc też zawodnik.
z tych zawodników lewonożnych mamy troszeczkę, więc tutaj z tym akurat w drużynie u trenera nie ma problemu. Lewonożnych zawodników ma pod dostatkiem i często z nich korzysta. Zdarzało się, że w meczu grało czterech lewonożnych, co jest też często elementem w zespole. Jak jest jeden, to jest dużo, a u nas potrafiło czterech w pierwszym składzie grać. Tak. Lewonożny zawodnik no, właściwie sam w sobie jest elementem. To jest trochę jak Mańkuda spotkać nie wiem, chociażby jak się zupę je. Się widzi, że kolega bierze... Są Mańkuty leworęczni, którzy grają prawą nogą. Są prawonożni, a leworęczni. Więc to też jest ciekawostka, nie? Trochę jak na przykład jest preferencja na oko i są strzelcy, strzelcy tacy sportowi, którzy muszą mieć klapki na oczy specjalne. Aż tak to się nie zagłębiałem, nigdy w tym o tym nie myślałem. Strzelectwo nie jest moim jakąś dziedziną życia, którą się interesuję na co dzień. No ja też nie, szczerze, przeczytałem o tym w wolnej chwili, więc... Rzut rożny, już piąty dla Sokoła Pyrzyce. Kolejny będzie chyba już szósty. Także w tych statystykach Sokół przeważa, jeśli chodzi o rzut rożny. Tak, ale mają problemy z wykorzystaniem tych stałych fragmentów gry. No ale to jest jednak zagrożenie dla nas, a korzyść dla nich, więc... O właśnie, pięknie Kevin Sobala to obronił. Rewelacja. Jest w formie i teraz trzeba przykryć dokładnie zawodników Sokoła Pyrzyca. Szykowanie, o tutaj próba uderzenia z przewrotki. Tak, teraz długie podanie do Marcela Kmiecia. Jak się Marcel utrzyma przy piłce, to co z tego będzie? Świetnie się utrzymał. Pięknie minął. Mamy sytuację. Jak dogramy dokładnie, to może 3-0 będzie. Jest 3-0. Fantastyczna akcja. Mówiłem o tym szybkim ataku przy stałym fragmencie gry, to co gdzieś strenowane jest. Także fantastyczny mecz. Kogo? Kto strzelił bramkę? Marcin Strudacki. Dokładnie. Ale Marcel Kmieć super się zachował, zostawił piłkę, no i później wykorzystał swoją szybkość, kiedy już był przodem do bramki przeciwnika, no nie miał szans obrońca go dogonić. Mógł faulować? Myślę, że dostałby tylko żółtą kartkę, a byłaby szansa, żeby ten gol nie wpadł dla nich, ale no podjął taką decyzję, a dla nas to decyzja była dobra. Także dwie bramki Marcina Słudackiego. Mówiłeś, że się pokaże i się pokazuje, ze świetnej strony się pokazuje i... Tylko możemy oczekiwać, że będzie tych bramek więcej, no bo 3-0 z zespołem trzecim w tabeli, to tak naprawdę widać, że te wszystkie oczekiwania, które ludzie kładą wobec Gawi, no jak na razie wydają się być nie tylko sprawdzone, ale też jak najbardziej prawdziwe. Widzisz, chłopaki się nakręcają, kolejne zagranie, tym razem do Michała Dyca. O, tutaj coś śmierdzi to szybką bramką, a Nie, chyba za szybko zszedł do środka, mógł jeszcze próbować w lewą stronę i wtedy dopiero złamać. Poszedł, gdzie było dwóch obrońców, blisko asekuracja była, więc... Okej, to jest dobre zagranie dla nas, Kevin. Spokojnie, możemy teraz naprawdę to poukładać już tak, żeby tylko punktować. Nie musimy się nigdzie spieszyć, mamy przewagę 3 bramek, 3 minuty do końca, więc najważniejsze, żeby tej bramki nie stracić do przerwy. I żeby w drugą połowę wejść jak pierwszą. Dokładnie, żeby nie było tej utraty długiego tchu. Jak często widać w zespołach, no prowadzą w pierwszej połowie, drugi nagle zaczyna przeciwnik odrabiać bramki i wszystko się łamie. No myślę, że nasz zespół tego nie doświadczył jeszcze, bo z Suliszewem w drugiej połowie 6 bramek, z Kłębowcem 4 bramki i z Człową 7 bramek w drugiej połowie, więc te połowy nasze drugie, można powiedzieć, że były jeszcze lepsze. Nasi zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani fizycznie przez trenera, a przeciwnicy, no... Przeciwnicy, jak widać było w tych pierwszych trzech meczach, no to zdrowie im nie pozwalało na nagranie przez cały mecz na takiej intensywności jak w pierwszej połowie. Ten mecz Soku, no pomimo tych straconych bramek, była trochę ekwilibrystycznie grane, jak widać tutaj uderzenie z przewrotki. No tutaj. Już tak chyba troszeczkę desperacko podchodzą do tych strzałów. Przed chwilą prawie strzał z połowy, teraz... Chyba zbyt desperacko. Z 30 metrów leżąc tak naprawdę. Chociaż też nie ma często podania w ataku Soku. Jakby ci zawodnicy aż tak często nie wychodzili, jakby no wręcz tak izolowali napastników. Tutaj znowu ten faul. Zawodnik Sokoła trochę przytrzymał tą piłkę. Tak
jest długa piłka za plecy Juliana, tak żeby z falu tutaj, żeby się było. Nawet nie próbować ode... Tutaj minął. O, chyba będzie świetna interwencja kolejna Kevina Sobali. Rewelacja, Kevin dzisiaj w formie. Tak. Ale łatwo pojedynek przegrał Julian i Mateusz Piekarek. Bardzo łatwo przegrali te pojedynki z jednym zawodnikiem Sokoła. Ale Kevin super bramce. Tylko tak naprawdę trzeba sobie pogratulować, że ma się taką ścianę w zespole. No tak mówię, Michał Ratuszny wróci, ale to nie powiedziane, że do pierwszego składu. Myślę, że będzie mu ciężko teraz po takim meczu Kevina skoczyć do sędzia. Dwie minuty, co najmniej przedłuża tą połowę, więc kolejny rzut rożny. Powiem ci, co jak co? Ja myślę, że po powrocie Michała Ratusznego będziemy widzieć ich trochę na przemian. Ja mam takie przeczucie, bo no oboje, można powiedzieć, że są to ściany, ale po prostu z innych cegieł nieco i widzę ich po prostu jako zawodników używanych. Znowu szansa na szybki atak. Mateusz Piekarek, może będzie powtórka. No niestety niedokładne podanie, chyba Marcel niepotrzebnie ucieka do przodu. Szybkiego zagranie piłki, ale ładnie. Mhm, teraz dobra akcja Sokoła Pyrzyce. Dobrze, teraz niedokładnie. Źle przyjął piłkę. No, trochę nerwowości po raz kolejny, znowu niedokładne zagranie. Końcówka meczu pierwszej połowy niepotrzebna tutaj. O, dobre odzyskanie, będzie szansa znowu na szybki atak. Świetnie tutaj do Marcina Surdackiego, trochę za plecy jednak, ale jeszcze mam szansę, mam przestrzeń. Myślę, że problemy czasami z przyjęciem mają. O, tutaj. No, Grzesiu chciał tak chyba bardziej na Arniego, gdzieś tu za linię obrony dokręcić tą piłkę, nie udało się. Cytros. Ale popularny. Tu powiedziałeś, że rotacja bramce. Ja uważam, że nie będzie rotacji bramce, że Kevin zostanie i w każdym meczu on będzie chciał udowodnić, że zasługuje na miano pierwszy bramkarz. A poza tym bramkarz musi się czuć pewnie, musi wiedzieć, że trener na niego stawia. Zmijanie bramkarza co mecz, co dwa, czy co trzy, to jest, nie zyska pewności. Bramkarz będzie wiedział, że zagrał dwa mecze, w następnym nie zagra, więc ten jego trening też może nie być optymalny, jeśli chodzi o zaangażowanie, więc wydaje mi się, że tu Kevin, ja obstawiam, że będzie ciężko Michałowi wrócić do składu, ale obu życzę wysokiej formy i żeby oni naprawdę, trener miał ból głowy, tak jak ma z pierwszym składem. Tak, widać, no jest głębiej, o wiele głębiej w tym sezonie i no właśnie jak, to, no i właśnie Paweł mówił w wywiadzie i my, ja nawet często mówiłem w poprzednich spotkaniach, no te bramki są coraz bardziej, znaczy są teraz bardziej rozłożone na różnych zawodników, inni ludzie ciągle strzelają te gole. O, uderzenie, to takim festiwal chyba strzelecki zakończył właśnie takim uderzeniem. Tak, zapraszamy. Arnold Robisz, 3-0 do przerwy, dwie Marcin Strudacki, jedną Mateusz Piekarek, rewelacja. Tak, zapraszamy Państwa na następną połowę spotkania. Drugą. Tak, drugą, dziękuję bardzo. Siła! Jest! Kampion! Wygra ten mecz!
Państwa w przerwie. Jest ze mną Patryk Wels, witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Cóż, myślę, że zaskoczenie jest, bo trzybramkowe prowadzenie, a ja przewidywałem wcześniej no, spotkanie takie wyrównane. Jaki jest nastrój, jak się zespół czuje? Te trzy bramki muszą coś dawać. Myślę, że to, co trener nam powiedział w szatni, widzieliśmy sobie głęboko do siebie, że ostatnie trzy mecze, w zasadzie ostatni mecz najbardziej, pokazał nam, że no, pierwszą połową możemy też zabić mecz. I tylko wystarczy się bardzo dobrze skoncentrować i to dzisiaj zrobiliśmy. To, co powinniśmy wykończyć, wykończyliśmy i mamy trzybramkowe prowadzenie. Myślę, że po przerwie nie będzie inaczej i dołożymy jeszcze więcej. Widać też było często takie momenty, że jednak Sokół trochę naciskał, jednak ta obrona się cofała. Czy myślisz, że trener jakoś w przerwie coś o tym powie, jakoś będzie lepiej w następnych 45 minutach? Myślę, że wyjdziemy z takim samym nastawieniem, żeby po prostu strzelić jak najwięcej bramek i wygrać ten mecz, doprowadzić ten mecz do końca. No tak jak już powiedziałem, Sokół Pyrzyce to jest rok temu wszedł do okręgówki, w tym sezonie weszli do okręgówki i pokazują, że nie boją się grać, bardzo dobrze im to wychodzi i byliśmy przygotowani na to, że będą chcieli grać w piłkę, ale jesteśmy na to przygotowani i odpieraliśmy ich ataki i dlatego stąd trzybramkowe prowadzenie i zero z tyłu. Warto zapytać. Po 4 latach, tak? Wracasz ze Stilona? Tak, ze Stilonu. Ze Stilonu, tak. Co spowodowało, że powróciłeś? Jak się aklimatyzujesz powrotem? Powodu może nie było, to nie wiem, takie też moje, może nie marzenie, ale zawsze chciałem zadebiutować w seniorskiej piłce Gawi, ponieważ no, spędziłem tutaj 10 lat i no tak bez debiutu w seniorach i chciałem spróbować, a że sprawy potoczyły się tak inaczej, nadarzyła się okazja, to skorzystałem i wróciłem do Choszna. I jak się aklimatyzujesz? Dobrze czy gra tutaj z powrotem jakoś oddziałuje na twoją motywację, na to, Na pewno wróciła trochę motywacja, ponieważ nie powiem, że przez ostatnie może 2 lata to lekko sobie odpuściłem piłkę nożną, ale myślę, że z dnia na dzień jest coraz lepiej i czuję się jeszcze bardziej silniejszy niż byłem i myślę, że tylko to pójdzie do przodu. Dowiedzieliśmy się, że ostatnio Gawia trochę ćwiczyła kontrataki i widać to w tym meczu. Powiedz, czy ta druga bramka szczególnie, czy był to jakiś wynik tego treningu? Bo jak widać, no nie odpuszczaliście, graliście do końca, no i jak widać było, że no, odbija się od poprzeczki piłka i jest dobijana. Był tam jednak ten zawodnik. No, to głównie pazerność na piłkę i chęć zdobycia bramki, myślę, ale tak, no jesteśmy cały czas przygotowani na to, co mamy grać i co chcemy grać i myślę, że jeżeli chcemy awansować, no to musimy te bramki zdobywać i mimo, że piłka się odbija od poprzeczki, to musimy być przygotowani, że może nam spaść pod nos i ją po prostu wepchnąć do bramki trzeba. Także myślę, że to każdy zawodnik jest tutaj przygotowany na to, żeby takie akcje kończyć i no i mamy nadzieję, że wejdziemy do tej czwartej ligi. Rotacja w składzie jest. Dużo zawodników no, było kontuzjowanych, jest kontuzjowanych. Nawet jeśli będą te powroty, to myślę, że trochę nowych twarzy było widać w tym sezonie. Ale są jednak ci zawodnicy, którzy mieli tu doświadczenie z poprzedniego sezonu, z czwartej ligi, a nawet niektórzy z lig wyższych. Jak cenne są te takie lekcje, które można od nich wyciągnąć? No na pewno to są bardzo doświadczeni zawodnicy, czy to Arnold Drobisz, czy Marek Andrysiewicz, czy też Grzegorz Gicewicz. No mam dzisiaj ten środek pola zwłaszcza, no jest bardzo doświadczony i nic tylko brać od nich to co najlepsze i się uczyć od nich. Myślę, że tacy zawodnicy jak właśnie
ci, których wymieniłem, są bardzo potrzebni drużynie, doświadczeni w klasie okręgowej zwłaszcza, bo jeżeli chcemy awansować, no to ktoś, kto później chce ich zastąpić, musi mieć pojęcie jakiekolwiek, jak grać. I myślę, że od takich ludzi jak właśnie oni trzeba to brać, po prostu uczyć się od nich i będą zastępcy dla nich. Tak, też jest taka, myślę, ciekawa kwestia, że Michał Gatuszny dostał zawieszenie bodajże w drugiej kolejce, tak? I zawieszenie trwa dalej. Jego tak, z poprzedniego sezonu. Z poprzedniego sezonu. Z poprzedniego jeszcze? O, tak. Tam, przepraszam, musiał być moje niedoinformowanie, ale jednak ta od tyłu zespół wydaje się grać nieco inaczej. Jednak Kevin teraz jest nieco wyżej się ustawia. Jak to wpływa na grę zespołu? Czy bardziej to pasuje, czy mniej to pasuje? Myślę, że Kevin przy nieobecności Michała spisuje się znakomicie i myślę, że nie mogliśmy znaleźć chyba lepszego zastępstwa, no bo jak widać stracone tylko dwie bramki w czterech kolejkach, także chłopak ma pojęcie o bronieniu i dalej się uczy, dalej chce wspinać się wyżej. Myślę, że taki chłopak nam jest bardzo potrzebny. Tak, bardzo dużo zawodników Gawi chce wspinać się wyżej. No, mamy też, mówiłem też bardzo, bardzo ciekawa jest ta młodsza zawodniczka tak naprawdę w młodzieżówce, rocznik 09-10, tak. Lena, tak. W reprezentacji dokładnie województwa gra, więc myślę też, chciałem się zapytać, czy miałbyś dla niej jakieś słowo otuchy, czy coś w tym stylu? Może siedzi przed telewizorem, słucha. Ja mogę tylko pogratulować takiego sukcesu. Koniec. Tak, dziękujemy bardzo. Teraz przenosimy się na drugą połowę spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa w drugiej połowie. Ja jestem Jakub Szymczak. Michał Ostraszewski.
Tak jest. I nastąpiła zmiana w zespole gości. Schodzi Maciej Migdalski oraz Mateusz Frankowski. Zastępują ich Wojciech Okraska oraz z numerem trzecim Bartłomiej Woźniewski. Tutaj widać, że trener gości reaguje na wynik meczu i teraz jestem ciekawy, czy będzie atak od razu Sokoła Pyrzyce, chęć strzelenia bramki na początek, można powiedzieć, honorowej, później szukanie kontaktowej, czy jednak będą chcieli grać spokojnie. Myślę, że będą, znając trenera i zespół Pyrzyc, będą chcieli tutaj jednak jeszcze emocje trochę podnieść i będą walczyli o tego pierwszego gola, a to dzięki temu może się stworzyć sytuacja, w której będziemy mogli to skontrować i wykorzystać i podwyższyć wynik, no ale zobaczymy. Myślę, że byłby to scenariusz jak najbardziej pozytywny dla widzów neutralnych. No i dla widzów Gawi na pewno też. Jak drużyna się nie będzie murowała, tylko będzie chciała atakować, bo to będzie taki wtedy otwarty mecz, a nasz zespół lubi grać otwartą piłkę. Nie lubi zespołami grać, które stoją z tyłu i wtedy stworzy się możliwość podwyższenia wyniku. Tutaj rozpoczyna grę Soku Pyrzyce. Gracjan Zwolnicki wygrał pojedynek główkowy. Tutaj wysoko gra Gawia, nie widzę, że chyba trochę się starają o tą piłkę odbić, nie cofać, no, te trzy bramki są. No myślę, że musi być spokój. Jak będzie spokój, to kolejne akcje, sytuacje będą kwestią czasu. Myślę, że trzeba być cierpliwym, spokojnym, budować swoje akcje, nie spieszyć się. Doświadczenie i umiejętności myślę, że są po naszej stronie, a wynik to już całkowicie 3-0, który powinien powodować to, że będziemy grali dużo luźniej, oby nie za luźno. Tutaj do skrzydła, tutaj był, leży na ziemi zawodnik Sokoła, lecz środkiem i tak dalej biegnie Nathan Konik. Strzał z daleka i nad poprzeczką. Tam jakaś stykowa sytuacja chyba była. Nie wiem, czy tam Arnold robisz, czasami nie leży. Tutaj sędzia liniowy się komunikuje z sędzią głównym. Dużą rolę w tym meczu, myślę, odegrają jeszcze rezerwowi zawodnicy. Ile jakości dadzą w Sokole, ile jakości dadzą u nas w Gawi. Myślę, że to też będzie bardzo ważne w kontekście ostatnich 20-25 minut. No, bądź co bądź, Sokół zaczął teraz atakować trochę. No, nie ma nic zdracenia, no bo tak naprawdę czy przegrają 3-0 czy 4-0, a może się uda strzelić bramkę i ten mecz się jeszcze dla nich nie skończy. Oni na to liczą i na pewno będą dążyć do tego, żeby tego pierwszego gola strzelić za wszelką cenę. Dłuższa piłka dla Marcela. Niestety chyba za szybko odpuścił tą walkę. Konrad Kluska z piłką. Rozgrywają to zawodnicy z Sokoła po środku pola. Kolejna piłka. No i niepotrzebna trochę. No tak próbują grać od początku Soku. No, ustawieni wysoko nasi obrońcy i próbują zagrać za ich plecy. Zawsze to jednak po tą piłkę musimy się cofać, oni biegną na nią przodem, więc na pewno są w uprzywilejowanej sytuacji. Bądź odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o zagrywanie piłki za plecy przeciwnika, to jednak ważne jest też miejsce, no bo jest jakaś różnica między rozgrywaniem tej piłki i po prostu przelobowaniem jej nad obrońcą, a no lagą kolokwialnie zwaną. No czy wiem, czy lagą? O, tutaj bardzo się gotuje. Kolejna dobra interwencja Kevina, uratował tutaj sytuację. Na linii tak naprawdę. Dobra gra, dobra dusza i to można powiedzieć, że też jest laga, ale to jest jednak wykorzystanie szybkości Marcela, więc z tym lagą to jeszcze bym się wstrzymał taką opinią, bo tu jest po prostu przeprowadzony atak szybki. Powiem tak, laga wiadomo brzmi negatywnie, ale z drugiej strony no, jest to jakaś taktyka, jest ona efektywna często. Zespoły na europejskie potrafią zagrać dłuższą piłkę, u nas się mówi, jak ktoś zagra dłuższą piłkę, że to jest od razu laga, więc nie wydaje mi się, żeby to tak było. Tak, jak o tym mówisz, to mi się nawet przypomniało. Był ostatnio mecz Brighton z West Hamem, chyba widać było, statystyki pokazali w którymś momencie. Brighton z 250 podań, West Ham nawet 20 nie miał, a było 1-0 dla West Ham. O, w
piłce seniorskiej liczy się wynik, liczy się zwycięstwo na koniec i nikt nie będzie pamiętał, czy wygraliśmy po zagraniu dłuższej piłki, czy po wymianie 26 podań. Dokładnie, nie ma, poza tym nie ma nic złego w takim tuleniu tradycji i krzewieniu jej, wszyscy wiemy. Angielska piłka 4-4-2. Ten ze ślizgu, a tutaj niestety przegrał. Przebija się Kacper Sykut, podanie. Teraz kolejna sytuacja dla Sokoła. Świetnie, piękna Kevin. Interwencja. Kevin idealnie wyszedł w chwili, kiedy ta piłka leciała do zawodnika Sokoła. Dzięki temu no, zawodnik Sokoła miał mało przestrzeni na oddanie strzału. Sobala ma świetny mecz, świetny sezon tak naprawdę. Tak, tak. Kevin już prezentuje formę w sparingach rewelacyjną, no teraz tylko to potwierdza, można powiedzieć, brzydko robi swoją robotę, ale wykonuje ją no, kapitalnie. Mam uczucie, kolejna że... piłka, o, tutaj. Brak reakcji na zamiar zagrania chyba tutaj ze strony Julka. O, Sykut nie trafił. Nasi obrońcy niestety nie reagują na zamiar tego zagrania dłuższej piłki za ich plecy i później muszą ją gonić. Chyba na szczęście dla obrony Gavi te strzały nie lądują nawet blisko bramki. Akurat te z dystansu nie, ale no tak gdyby nie Kevin z bliska, to już by mogli mieć 3 gole, bo tyle sytuacji stworzyli. My gramy wysoko, więc te przestrzenie za obrońcami się tworzą i to Sokół naprawdę nieźle wykorzystuje. Że to ważna kwestia, nie zawsze na grę jest pomysł, nie zawsze... Teraz jesteśmy zamknięci przez Sokół i tak zagraliśmy tą dłuższą piłkę. Kolejne dłuższe podanie. Dobrze, Kevin, pewnie. Myślę, że te mecze na pewno, te czyste kąta przede wszystkim, myślę, na pewno napawają go pewnością siebie. Ale trzeba chyba się zgodzić. Znowu niedokładność, znowu niedokładne podanie, niestety w środku pola i znowu to jest woda na młyn dla zawodników Sokoła. No tutaj, jak mówiłem ostatnio, klątwa komentatora, zaczyna chwalić Gavię i utrata piłki. To za dużo odległości między naszymi zawodnikami i Sokół, jak rozsiąął grę, to niestety... Konik. Utrata piłki. Kolejna strata niestety Arnolda, druga z rzędu, szkoda. Sykut. Będzie chyba strzał. Podaje do Konika. Znowu niepotrzebny faul Marka Andrysiewicza. I znowu kolejna sytuacja dla Sokoła na wprost bramki. Chyba znowu będzie strzelał zawodnik numer 19, tak? 18, Konik Nathan. Tak, był faulowany. Trzeci jego strzał z rzutu wolnego, oby nie do 3 razy sztuka. Zawodnik ma zawsze takiego jednego, co lubi te wolne rzuty, stałe fragmenty. I to zagrożenie no, zależy od... To zagrożenie, które stwarza ten zawodnik, to myślę nawet psychologicznie. Wiadomo, jak ktoś jest znany z tego, że robi mocne rzuty wolne, no to... No. Lewa noga. No i tutaj właśnie o tym mówiłem. Do 3 razy sztuka. No i niestety 3-1. Głupie błędy w środku pomocy. Piękny strzał z rzutu wolnego. Jest 3-1. Jakby się realizowała moja wizja, Gavia, wydaje się trochę siadać na laurach w tej połowie. Ale jest to dopiero początek tej drugiej połowy, więc... myślę, że jeszcze zobaczymy, jak sobie poradzą zawodnicy Gavii. No teraz Sokół na pewno złapie wiatr w żagle i... I na pewno będzie chciał mocniej zaatakować. Dokładnie, trochę jak... Niepotrzebny o, tutaj znowu. Sykut przejmuje piłkę. Dobra, asekuracja Juliana Pokornieckiego. Najpierw strata, teraz asekuracja, dobra. Dobrze zareagował po tej stracie, ale... No, ale Sokół tutaj nie odpuszcza. Wysoka piłka do Mateusza Czerwonki. Tutaj strzał. No, Sykut, sytuacja. Sykut z piłką, strzał, blok. Dobry blok. Wszystko gdzieś tak szybko, nie ma nawet czasu na skonstruowanie zdania złożonego. Oby to była ta akcja, która napędzi nas jeszcze. Michał na pewno ten pojedynek szybkościowy wygra. O, tutaj przebieg półboiska. Jeszcze strzał.
Niestety nieczysto trafi piłkę, ale dobra akcja Michała Dyca. Zagotowało się nagle w tym meczu. No, jeszcze będzie ciekawie. Jeszcze będzie ciekawie w tym spotkaniu na pewno. Już trochę nerwówki w obronie. Skarmagiera wybił piłkę w aut. Myślę, że mogło tam być coś, mogło tam, znaczy było miejsce na jakąś komunikację, bo ktoś powiedziałby, że środek wolny zapewne podałby. No, ale to po stracie gola, kiedy przeciwnicy nakręceni, nastawieni mocno ofensywnie, to i trochę po naszej stronie jest nerwowości, niepotrzebnych błędów i to wynika tylko z tego, żeby przez ten moment przetrwać. I czasami lepiej piłkę wybić w aut, niż próbować ją ładnie wyprowadzić. Tutaj Marcel, żeby przytrzymał tą piłkę. Niedokładnie, niestety. Nie, no tutaj nie powinno być faulu, bo to walka była o piłkę czysta. Kolejny stały fragment gry dla drużyny Sokoła. Grzegorz Basisty się pojawi na boisku. Wracający po kontuzji, długa piłka. O, tutaj w łapie. Dobrze Kevin, świetnie Kevin, ale nie wiadomo, czy coś się nie stało Kevinowi. A jak wiemy, u nas nie ma dzisiaj rezerwowego bramkarza. Oby to nie było nic groźnego. Kevin da radę, twardy. Twardy jest. Arnold Drobisz zejdzie z boiska, wejdzie z niego Grzegorz Basisty i myślę, że Gracjan Zwolnicki przejdzie do środka pomocy, a Grzesio pójdzie na lewą obronę. Też to wygląda. Zwoliński jednak zawodnikiem jest na tyle uniwersalnym, że chyba da sobie radę w środku pola. W czwartej lidze grywał w środkowej strefie, w środkowym sektorze, więc... I często miał bardzo dobre wyniki. Wszyscy pamiętamy, że jednak klasa była widoczna od niego. Może Grzesiu trochę spokoju wprowadzi, bo to jednak podstawowy lewy obrońca. Gracjan. Arni, no wiadomo, doświadczony zawodnik, wiekowy już, więc może gdzieś tych sił troszeczkę braknie. Tutaj taka chaotyczna gra. Mało opcji do podania. O, takie ryzykowne to rozgrywanie jest. Dobry ruch całego zespołu, więc są miejsca na to, żeby pograć. To niedokładnie Michał Dyc do Grzesia Basistego. Przez to się zrobiło miejsce na prawej stronie, a na lewej naszej. Środkowanie, ale odbite. Zagranie piętą, kolejna strata niestety. Będzie znowu sytuacja dla Sokoła Pyrzyce. Kolejny faul. No niestety tych fauli jest za dużo na naszej połowie i Sokół z tych sytuacji naprawdę jest bardzo groźny. Widać, że pracowali chyba nad stałymi fragmentami gry. Każde środkowanie jest dosyć silne w kierunku naszej bramki. Tak. Chyba Kacper Twardowski też już jest gotowy do wejścia za chwilkę. Tak, wygląda to, że się rozgrzewa przy linii bocznej i chyba jednak miałeś rację, chyba jednak wejdzie. No tak, nerwówka się zaczęła, więc chyba Kacper jest potrzebny tutaj na boisku. Dynamiczny zawodnik, który dziś tutaj pojedynki z zawodnikiem z Sokoła. Dośrodkowanie. Agresywny atak na piłkę powinien nastąpić, niestety zawodnik sobie przebiegł i nikt go nie atakował. Sykut pięknie pięknie przedryblował, a już nie mógł minąć drugiego zawodnika. Juliana Pokornieckiego. No nie wyszliśmy niestety z szybkim atakiem. Dobrze zamknęli nas zawodnicy z Sokoła Pyrzyce. Piłka znowu po stronie Kevina. Dłuższa piłka, przegrany pojedynek Julka. Chyba będzie aut w naszą stronę, tak jest. Marek Andrysiewicz, Michał Dyc. I znowu niedokładnie niestety
dużo niedokładności się z naszej strony, mimo że jest 3-0. 3-1. 3-1, przepraszam, było 3-0, tak. I ta niedokładność od początku drugiej połowy widoczna bardzo, strata gola. No to o czym mówiłem wcześniej, no to się nawet przejawiał w poprzednim meczu, ten wynik. Ten wynik, jaki dzisiejszy, jaki wczorajszy, to byłby wyższe, gdyby była ta skuteczność, gdyby była ta celność. Gdyby były no, w podaniach oczywiście i w strzałach. Tak, no to jest poziom klasy okręgowej, więc te błędy się zdarzają techniczne. Oby nie było ich za dużo, bo to jednak przeciwnik potrafi wykorzystać, dobry przeciwnik, którym jest dzisiaj Sokół Pyrzyce. Że naprawdę te 9 punktów to nie przypadek, który ma Sokół teraz od początku sezonu. Czysty odbiór zawodnika Sokoła Pyrzyce. Podanie. No niestety. Odbija się piłka, trochę obrońcy Gawi się poślizgnął w miejscu tam. Michał Dyc. Dobrze zagranie Andrysiewicza do Grzesia Basistego. Michał Dyc. Dyc. Przy piłce. Podanie. Ależ nie, troszeczkę, znowu niedokładność, znowu przy dośrodkowaniu brakuje dokładności. W polu karnym trzeba grać piłkę do nogi, nie można grać piłki, jak jest czterech obrońców gdzieś w wolną przestrzeń. Zagrać do nogi tak, żeby od razu można było z nią uderzyć z pierwszej piłki. Faul, ale może to dobrze, bo można teraz się spokojnie wrócić, ustawić. No to Sokół będzie bardzo groźny, uważam, w tym sezonie. Tak, jak na Beniaminki grają świetnie. Tak, bardzo dobrze grają piłkę. Rzadko się to widzi, że... No, grali rok temu w A-klasie, a teraz grają w klasie okręgowej, a my jesteśmy ze Spadkowiczem, to naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Tak, no mówię, to bardzo rzadko się zdarza, że Beniaminek gra aż tak świetnie, aż tak dobrze w porównaniu tak, z... Sokół jest budowany od lat bardzo mądrze, jako klub, jako zespół jest bardzo mądrze budowany, więc... To teraz przynosi efekt w postaci dobrej gry. Zawsze miło oglądać takie rewitalizacje klubowe. No, no mówię, i Sokół, i Gawia, myślę trochę właśnie z wynikami takich dobrze prowadzonych projektów. Tak, Sokół też postawi mocno na swoich zawodników, na może jeszcze, no też na swoich wychowanków. Na pewno akademię budują od kilku lat troszeczkę mniej niż Gawia. Ale widać już tą pracę tu z młodzieżą, już coraz więcej tych młodych zawodników, czterech młodzieżowców dzisiaj w pierwszym składzie, więc też widać, że lubią trener Świątek lubi stawiać na młodych zawodników. Tak, aż czterech młodzieżowców jest w składzie. Najmłodszy z nich rocznik 2004. Mhm. U nas jest 5 dzisiaj młodzieżowców. A nie, chyba jeszcze są młodsi. Na pewno są młodsi zawodnicy, bo Kevin Sobala jest 2,6, Oskar Magiera 2,5 rocznik, Julian Pokornicki 2,6, Marcin Surdacki 2,5, no i Gracjan Zwolnicki 2,3, więc 5 młodzieżowców. A na ławce mamy ich 7. No to nigdy nie jest moja ulubiona. Wszedł teraz Grzegorz Basisty, więc też jest młodzieżowca, a zastąpił doświadczonego Arnolda Drobisza, więc w tym momencie jest na boisku 6 młodzieżowców po stronie Gawi. I teraz wejdzie Kasper Twardowski. Jeszcze kolejny. Do kolejny, to kogo zastąpi? Czy młodzieżowca, czy zawodnika? Myślę, że zastąpi tu Liliana Pokornickiego. No, powiem, że chyba wymienienie roczników zawodników to jest mój najmniej ulubiony element komentowania. No, ale to fajnie dla klubu, dla jednego czy drugiego, że młodzież puka. W tych czasach młodzi raczej się nie garną do piłki, a jednak w obu zespołach jest spora ilość zawodników młodzieżowych, 18-19 latków, więc to też jest fajnie. Tak, bardzo fajnie oglądać, no szczególnie w lokalnej piłce, nie? Dokładnie, teraz... bo to się można identyfikować z tego, nie? Tak, z tak. Z zawodnikami z danego regionu. Tak, bardzo często się przecież widzi, no wiadomo, młodzi kluby kibicują jakiemuś Realowi Madryt, Barcelonie, a tutaj w Kosznie myślę, że częściej się taką dumę trochę słyszy z zespołu lokalnego. No na pewno, gdyby to byli zawodnicy obcy, no to myślę, że to nie byłoby tak fajnie, jak jest teraz, że wszyscy zawodnicy są z Choszna lub tutaj z okolic. Dzięki temu ta frekwencja na trybunach też jest dosyć dobra, jak na klasę okręgową. No nic, tylko się cieszyć. Dobre rozciągnięcie do Grzegorza Wsistego, czy za mocne? Zdążył Grzegorz, szybki zawodnik, do Michała Dyca.
Michał jak będzie przodem, to tą pozycję wygra. O, dobrze odegrał do Grzesia. Ależ gdyby to się zabrał z tym. Dośrodkowanie. Dobre dośrodkowanie, ale trzeba z mało determinacji zabrakło Marcinowi w tym uderzeniu. Tak jak w pierwszym strzale, fajnie. Tak w tym, żeby asekuracja była. Dobrze Kevin, zobacz kolejny raz Kevin, świetnie. O tym mówiłem, on gra wyżej i gra wyżej, przyjmuje te piłki i rozgrywa trochę piłkę. To jest, no ale trochę na ryzyko jednak taki granie jest. Niech piłka dostanie poślizgu, niech on się poślizgnie. No to jest jednak dosyć odważna decyzja młodego bramkarza, grać się tak wysoko i rozgrywać można powiedzieć, bo teraz rozgrywa piłkę, która trafia na 40 metrów przeciwnika. Ja myślę, że właśnie to takie delikatne ryzyko jest trochę takim trendem w piłce nożnej teraz. No, widzimy właśnie zespoły się ustawiają coraz wyżej, a to jest bądź co bądź odsłanianie się trochę na kontrataki. Bramkarze też wyżej, dostają więcej odpowiedzialności, stoją wyżej. Żółta kartka tutaj będzie dla Marka Andrysiewicza. Tak, tutaj faulowany Kacper Sykut. Chyba najlepszy zawodnik dzisiaj Sykut, opierzyca. Zdecydowanie, widzę go bardzo często. Prowadzi grę po skrzydle. I to też młodzieżowiec, 2-4 rocznik. Dokładnie, najmłodszy w drużynie. Bardzo szybki, dobrze grający, 1-1 z dobrym dryblingiem, także no tutaj pożytek trener Pyrzyc ma z niego bardzo duży, dużo robi problemu naszym obrońcom. Tak, jest nawet najmłodszy, jeśli chodzi o skład ogólny, nie tylko pierwszy. Na ławce też nie ma żadnego zawodnika. Jest 2-7, Podkowa Mateusz. A więc... tak, Podkowa Mateusz, o przepraszam, umknął mi. 2-7 rocznik, teraz Marcin ma dużo miejsca, może to... Tam Sykut wraca, też szybki Ciekawe. Zawodnik. Nadal drugi najmłodszy. Jest to, no jest to coś, ale Podkowa Mateusz faktycznie 2017. Marcin, trzech zawodników już minął, zobacz. O, tutaj. I niestety niedokładne zagranie. Kolejne niedokładne zagranie. Myślę, że brakuje trochę tego przeciążenia w tej końcowej tercji. Nie ma tego, nie ma tam zawodników, nie ma kto docisnąć trochę tej obrony i wykończyć to. No tutaj kolejny raz. Najpierw Michał Dyc, teraz Marcin wygrywają te pojedynki w bocznych sektorach. I to dogranie jest takie niedokładne. Nie podniesie, chyba Marcin głowy nie podniósł przed dośrodkowaniem i nie wiedział, gdzie tak naprawdę stoją zawodnicy. Świetne zagranie Marka Andrzejewicza. Znowu niedokładność Michała. Niestety nakręcają się kolejni zawodnicy z Pyrzyc. Znowu Sykut. Przed chwilą był na prawej stronie, teraz już jest na lewej. Rozgrywa do Konika. Konik. Dobra asekuracja Julka Pokornieckiego i ma miejsce dużo Michał. Jak sobie wypuści piłkę Michał, to wygra ten pojedynek. Pewnie piłka wbita, a wiesz co, myślę, że możemy oboje mieć trochę racji, jeśli chodzi o takie problemy z zakończeniem akcji przez Gawi, bo z jednej strony mało zawodników w polu, z drugiej strony faktycznie niedokładne do grania. Teraz było mało też zawodników, wiesz, Kuba, bo Marcin zrobił taką akcję, jest bardzo szybkim zawodnikiem, a oni mieli rzut rożny, po prostu nie zdążyli nasi zawodnicy. Nie dogonili Marcina, na zwyczajnym świecie nie dogonili. Marcin jest jednym z szybszych zawodników, zrobił to w pełnym biegu, minął trzech zawodników, no i zdążył tak naprawdę tylko Marcel Kmieci i Michał Dyc. Aż to się przypomina, już nie wiem, nie pamiętam, czy to jest album DJ-a Khaleda, jest Suffering from Success. Myślę, że tak samo. Trochę ta dobra szybkość jest nawet trochę za dobra. Marek Andrysiewicz trochę się irytuje, bo Grzesiu Gicewicz mu uciekł od grania. Nie miał komu, miał jedną opcję tylko podania do Gracjana. Oby nie wpłynęło to na ogólną grę zespołu. 20 minut do końca spotkania, więc jeszcze dużo czasu. My mieliśmy dwie okazje, Sokół też dwie. Sokół jedną wykorzystał, więc na razie ta druga połowa. Prowadzenie Sokoła. Dawid Polański wybił piłkę. Piłka skozłowała przed Michałem i odbiła się od ręki. Tej sprzeczki delikatne między zawodnikami, a do linii bocznej podchodzi trzech zawodników Sokoła. Numer 10, 7 i o tej. Numer 10 Zieliński Mateusz, numer 7 Jarząb Michał i numer 9 Sukin Wolodymir.
Sukinin Wolodymyk, tak. Zszedł z bramki Nathan Konik, tak, 18. Tak jest. 14. Sykut Kacper, bardzo ważny zawodnik dzisiaj, oraz z numerem 15 Mateusz Podkowa. Dziwne zmiany, szczerze mówię, bo 20 minut do końca zszedł najlepszy chyba zawodnik, no i zszedł z gola. Także troszkę dziwi mnie to. No ale takie są decyzje trenera. Może ci, którzy weszli, dadzą jeszcze więcej jakości. Nie wiemy, nie znamy na tylu zawodników Sokoła. Ciekawe rozegranie. Ewentualnie chce po prostu trener trochę oszczędzić ich formy, a tutaj... Ledwo wszedł, teraz już żółtą kartkę chyba dostanie. Dokładnie, Mateusz Zieliński. Numer 10, tak. A to jest drugi trener drużyny, Mateusz Zieliński, też trzeba zauważyć. Mhm. Z numerem 10. Gracjana Zwolińskiego łapał za koszulkę dosyć agresywnie. Gracjan też się troszeczkę zagotował. No, po drugim trenerze, myślę, trzeba się spodziewać trochę większego spokoju. Chociaż nie zawsze. Menedżerowie też. Ambitny chłopak wchodzi, chce zmienić oblicze meczu, więc złość sportowa jak najbardziej wskazana w takim przypadku. Tak, przecież właściwie mówię, że trzeba oczekiwać przykładu po trenerze, a bardzo często też jest tak, że ci trenerzy to jednak... To są też tylko ludzie, więc trzeba na to brać poprawkę. Każdy chce wygrać za wszelką cenę i czasami te emocje też ponoszą, więc wydaje mi się, że na to nie można przez pryzmat jakiejś złośliwości czy... No tak, dokładnie. ...chamstwa patrzeć, tylko po prostu na zwykłe nerwy sportowe, które czasami się zdarzają każdemu, czy to zawodnikowi, czy trenerowi, czy kierownikowi zespołu. Tak, to trzeba... Ja myślę, że to się trochę wiąże z główną rolą trenera, bo ktoś musi stać na linii bocznej i wymachiwać rękoma i krzyczeć. No, współczesny trener... Raczej tak mniej już wymachuje tymi rękami. Kiedyś jednak w tych latach 90. czy 2000 więcej była reakcji trenerów. Teraz no, nie są wiem. Mniej spontanicznych trenerów. No, starsi nie daty wiem, są, to... są teraz jednak, no nawet młodzi trenerzy teraz bardzo często są tacy wokalni, są głośni. Jak mówimy o głośności, to chociażby w angielskiej lidze, tutaj piękny jest obieg Grzesia Basistego, żeby tylko dośrodkowanie było dokładne. Nie, a tutaj, tak mi się obramkę. Troszkę za szybko chyba Michał Dyc wbiegł. Na pierwszym metrze, no ciężko było stąd strzelić gola. Tak. Ale dobra akcja Grzegorza i Marcina. Tak, świetnie rozegrali, prędko. Ale no jednak tam na koniec to dośrodkowanie nie doszło do nikogo. A tutaj dobry. Piękne dogranie piętką. Tak. To niepotrzebnie już Marek Andrysiewicz chciał. A jednak, bez opcji. Jest znowu do Marcina podanie w polu karnym. 1-1 Marcin ma. Się prosi o strzał. O, tutaj nie z linii. Niestety nie ma bramki, sędzia nie biegnie do środka boczny, więc... Tak, piłka wyczyszczona z samej linii. Więc jest cały czas 3-1, piłka w boisku. No na razie śmierdzi to golem dla Gawi. Oby tak było. Bo ten mecz wtedy już będzie chyba zamknięty. Jak strzelimy bramkę na 4-1, to chyba już... Te 15-17 minut, pewnie jakiś doliczony czas gry, powinno nam dać spokój. Tak, no wracając do tego, o czym mówiłem, no jak mówimy o głośnych takich sprawach wokół trenerów, to no przecież w lidze angielskiej widać teraz, że są te wytyczne dla trenerów, aby zostawali w swoich boksach, żeby nie krzyczeli za głośno. No jednak są to kartki. Już niektóre powędrowały i no mówię, bądź co bądź, są to młodzi trenerowie i no często widać to też właśnie w niższych ligach, no bo... Młodość ma to do siebie, że jest człowiek ambitny i... I głośny. Na początku swojej kariery czy przygody trenerskiej, no chce być zauważonym, chce być... Kolejny faul. Myślę, że też trzeba, jak ktoś jest młody, to też musi, myślę, trochę bardziej pokrzyczeć, żeby mieć tą taką obecność. Żeby... Zawodnicy lubią niektórzy, żeby trener krzyczał, motywował. Wiadomo, nikt nie lubi krytyki, ale to też kwestia tego, jak trenera odbierają zawodnicy z boiska. Jedni, tak jak mówią, lubią, że krzyczy, inni wolą, jak jest spokój i sami się koncentrują na swoim graniu. Myślę, że u nas trener Adam... Kiedy trzeba, to powie mocniejsze słowa, ale bardziej chyba w szatni. Niż... Jest spokojny. I dokładnie. Widać po nim, że no... Dobry przerzut do Marcina Surdowskiego. Tutaj. Marcin będzie miał 1-1.
wygra ten pojedynek szybkościowo. A jednak? Oj, chyba ta piłka trochę w trawie została. Ale dobra akcja. Szkoda, tutaj Michał Dyc się fajnie włączył. Marek jednak zdecydował się na przerzut do Marcina. Sugdalski tam siedzi na ziemi. Nie, Marcin. Wiąże buta jedynie, nie? Tak, coś tam tylko drobnego. Kacper już chyba z 10 minut się grzeje przy linii bocznej. Ciekawe, jaki jest plan na niego. 15 minut zostało. Taki boostek końcowy, żeby dobić. No oby, albo uspokoić, bo Kacper ostatnio grał na prawej obronie. Nowa pozycja? Nie, no już w czwartej lidze grał na prawej obronie. Jest ofensywnym zawodnikiem, usposobiony ofensywnie. Dośrodkowanie Marka Andrzejewicza. A to jak mówimy o nowoczesności, to może być jedno z takich ról, że boczny obrońca, który jednak schodzi do środka i pomaga budować akcję. Widzisz to teraz. Świetne podanie do coraz częściej ostatnio. Teraz, jak mówisz, rozwija się akcja. Jest Marcin. Sudacki. No liczmy na to, że teraz Michał Dyc. No ależ chyba mógł próbować uderzać piłkę. Ja myślę, że była to kwestia jednak. Świetnie zagrał teraz Gracjan Zwolnicki w ślizgie. Naprawdę rewelacja. O, tutaj. Trochę chaosu, nerwowości. A gdyby nie dotknął tej piłki, to myślę, że byłaby w rękach Sokoła. Tutaj na ziemi. Albo w nogach. No, w nogach. W rękach to bramkarza Sokoła ewentualnie. A w sumie dla Gawi byłoby dobrze, jakby była w rękach. A to więc lepiej po lokalnym. Tak jest. Tutaj Zwoliński Gracjan był na. Został faulowany. Gawi rozpoczyna. I tutaj otarła się piłka o buta. Miał pomysł out. Julas chyba zagrać za linię obrony. Marcel zszedł po piłkę. Kmieć. Chciał ich uderzyć tym, co ich własną bronią. Tak, tak, dokładnie. To jak Sokół grał w większych meczu. Akcja Sokoła. Bo tam zagranie Grzegorza Gicewicza mi się wydaje ręką było. Ale nie jestem pewny. No, tutaj Gracja się utrzymał przy piłce. A, był trochę ciągnięty. Tak, tak, ale był za koszulkę ciągnięty, ale jest teraz Marcin Srudacki. Jest zagranie w dobre piłki do Grzegorza Wasistego. A jest bardzo dużo możliwości podania, jednak strzela. Ale chyba nie wiem, czy niedobra decyzja właśnie, bo tak. Było nas dwóch tylko w polu karnym, zawodników Gawi. A jeszcze zawsze była opcja cofnięcia się. To jest, też jest bardzo, zawsze bardzo groźne zagranie, podejść pod słupek i podać piłkę do tyłu. No, ale widzieliśmy w poprzednich akcjach, niedokładność była. Czy to Marcin, czy Michał Dyc takie piłki, no niedokładnie dogrywali jednak. Teraz Grzegorz postanowił zaskoczyć trochę bramkarza. Myślę jednak strzał celny. Dokładnie, mamy rzut rożny, czyli jest okazja. Na gola. Czterech zawodników w polu karnym. Idzie Grzegorz Basista jako piąty przed pole. No tutaj Gawia jednak aż tyle rzutów rożnych nie miała. Myślę, że mamy okazję sprawdzić, czy jakość, czy ilość się jednak liczy. Dobre to środkowanie. Chyba za długi, przeciągnięty jednak. No ciekawy pomysł na rozegranie piłki Grzegorza Basistego i Marka Andrysiewicza. Przyciągnięte nadśrodkowanie. No i teraz trzeba tu spokojnie odbudować te ostatnie 10 minut. Rozegrać spokojniej. No trochę piłka jak z bombowca. Leci z góry. Kasper Twardowski podchodzi do linii bocznej. Chyba zaraz nadejdzie zmiana. Otejpowane kolano. Jak mówię, narzekał w tygodniu na drobny uraz. Ale jak wchodzi, to znaczy, że jest do gry. I na pewno, znając charakter Kaspera, on zostawi 100%. Nie odpuści. Świetna główka, jednak nie dojdzie. Marek. Julian Pokorniecki schodzi, a wchodzi 87, czyli Kacper Twardowski. Dobry mecz Julka, pierwszy po powrocie w pierwszym składzie. Pierwsza połowa bardzo dobra, druga połowa dobra. Tutaj z Sykutem musiał sobie radzić, więc miał kupę roboty z dynamicznym zawodnikiem. Tak, bardzo dobre spotkanie w jego wykonaniu. No, nawet jeśli momentami faktycznie stracił piłkę w łatwy sposób, to jednak
ostatecznie dobre spotkanie. Groźna sytuacja będzie dla Sokoła, bo jesteśmy troszeczkę rozrzuceni. O, tutaj... Wow, tutaj od słupka! Jest jednak bramka 3-2, mówiłem, że będzie groźna i niestety 3-2. I robi się nerwowo. Strzelił ją grający z numerem 19, Maciej Morka. I no jednak jest ta bramka kontaktowa, jednak Gawia trochę ucichła w drugiej połowie. No nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, które były naprawdę. Kolejne dwie zmiany w zespole Sokoła. Z numerem 21 wchodzi Jakub Lechnaty, z numerem 17 wchodzi Oliwier Skrzypczak. A schodzą z numerem 5 Dawid Polański oraz z numerem 13 Konrad Kluska. No to już... No i znowu robi się groźnie. Znowu robi się groźnie w okolicach naszego pola karnego. Danie, pięknie. Dobrze, Kevin Sobala. Śmiech, działo to no, wyrównanie. Jest niezbyt ciekawie, na boisku się zrobiło z naszej strony. No, Gawia jednak, o tutaj, zagotowało się trochę pod bramką. No, chyba ktoś tam próbował wybić piłkę Kevinowi z rąk, zawodnik Sokoła Pyrzyce. A tutaj... Tutaj zawodnicy Gawi, znaczy kibice Gawi, przyśpiewki trochę nieco bardziej agresywne. Zaczęli śpiewać, przepraszam oczywiście za kolorowy język. Tutaj świetna piłka Twardego do Michała Dyca. Michał Dyc musi się zebrać, ten polegar niestety. Dyc przy piłce, Dyc. Dribbling. Może teraz się uda dośrodkować. Szuka podania. Twardowski. Niepotrzebne wycofanie piłki. Mogliśmy szukać dośrodkowania, niestety szukaliśmy znowu rozegrania dokładnego. Posiadanie jednak dalej przy zawodnikach Gawi. Zwoliński. Podaje do skrzydła. Do Marcina Surdackiego. Świetnie Marcin się zabrał teraz, Surdacki, żeby dokładnie zagrać. Opcje. Niestety, tylko z nad bramką, nad poprzeczką. Kolejna sytuacja. Kolejna sytuacja nasza niewykorzystana. No i zobaczymy. Została tak naprawdę 5 minut. Doliczony czas gry będzie na pewno, więc nerwowe minuty czekają naszych zawodników. Brawo Marek Andrysiewicz. Dobrze, Grzegorz Basisty się zabrał z piłką. Surdacki. Tak, Surdacki. Grzegorz Basisty, świetne podanie. Teraz tylko, żeby dokładnie dograć. Dogrywa i strzał, jest bramka na 4-2. Marcel Kmieć, w końcu dograna piłka. To, co powiedziałeś przed chwilą. Pod linię, piłka wycofana. I Marcel, posłuchali cię chyba. Chyba cię gdzieś słyszeli. A o tym oby mówiłem. Ta bramka zamknęła to, ten mecz i się skończyło pozytywnie dla naszego zespołu. Świetna akcja, Marcin Surdacki, Grzegorz Basisty, Marcel Kmieć. Jednak takie zagranie za kaptur zawsze jest trudne dla obrony, bo jednak trudno nie zostawić tej jednej maciubkiej luki. Jeśli akurat zdoła zespół ją wykorzystać, to jest naprawdę groźnie, często kończy to bramką i właśnie widać to teraz. Tutaj nadal przepraszamy za kolorowy język od kibiców. Gawi Choszcz, no. Tutaj rozpoczynają grę zawodnicy Sokoła. Chyba nie będą dawać za złe. Się będą próbowali dać za złe trochę zawodnikom Gawi. Zobaczymy, czy będą chcieli odpowiedzieć. Na pewno jeszcze będą. Na pewno będą chcieli. 3-2 bramki bardzo szybko i tu są kolejna sytuacja. Właśnie a propos. Tak, znowu Kevin fajnie zachował się. Skuteczna interwencja. Naprawdę Kevin dzisiaj ratował zespół z 5 razy przynajmniej w groźnych sytuacjach. No tak, robi co może i widać, że no, robi się z niego to powoli taki trzon tego zespołu. Pewnie tak, wahadło. Tak. Robi się lider zespołu naprawdę w obronie. W bramce kapitalnie wygląda.
Bramkarz Częsty jest taki drugi kapitan. No jedyny zawodnik, który widzi wszystko na boisku. Tak i... No ja nie wiem czemu, ale jest trend wśród bramkarzy, żeby no, dużo krzyczeli, byli trochę szaloną osobowością. Musi żyć, bo tak jak mówię, on widzi wszystko na boisku i musi podpowiadać kolegom z drużyny, jak mają być ustawieni, gdzie jest przeciwnik. Myślę, że to jest niesamowita pomoc dla zespołu, jak jest żywy bramkarz. Tak. Ja w sumie bardzo często twierdzę, że bramka... O, tutaj. Jest faul. Faul. Sędzia trochę się zawahał, bo Marcin Serdowski wygrał pojedynek, ale został powstrzymany. Szybkie rozegranie gry, ale... Chyba niepotrzebne. A, piłka przejęta. O, faul. Będzie żółta kartka dla Michała Dyca. Tak, znaczy, wracając, ja bardzo często twierdzę, że bramkarz obok napastnika to myślę jest taka... To ta ekscentryczna pozycja, taka skupiająca jednak pewne osobowości. Na pewno osobowości. No tak, poznamy napastników dziewiątki, które są no, niesamowitymi osobowościami, takich samych bramkarzy. Tak. Z tym, że napastnik jak nie strzeli pięciu, a wykorzysta jedną w 90 minucie, jest bohaterem. A bramkarz obroni pięć, a wpuści jedną, brzydko mówiąc, szmatę. Mecz przegrany i jest antybohaterem, więc... Tak, teraz jest komunikat, 5 minut doliczone, a tutaj! Nie, to nie jest 5 minut, tylko jest pozycja spalona. Dokładnie. Jest pozycja spalona. Tak, 5 minut doliczone. Nie ma 5 minut jeszcze? Nie ma 5 minut? Rękę podnosił sędzia, o, jaką pozycję spalną. Aha! Rzut wolny pośredni. A jednak? Nie pokazywał, ile czasu do dolicza. A to zły, błędny komunikat, przepraszamy bardzo. Tak jest, ale spokojnie. Może i 5 minut doliczy, a może troszeczkę więcej, zobaczymy. Tu Marcel jeszcze mieć powalczy na pewno piłkę. Do Michała Dyca, dobrze do Kaspra Twardowskiego. Gdyby piłkę na drugą stronę zagrać, świetne podanie do Michała Dyca. O, tutaj pięknie podał. Michał pozycję nie wygrał niestety pozycji. Doświadczenie chyba wzięło górę tego obrońcy z Sokoła Pyrzyce. Teraz można tylko gdybać. O, tutaj. Trochę zaczyna się gotować w końcówce. Faulowany Patryk Mikraszewski. Będą dwie zmiany. Kamil Lewandowski i Patryk Wels wejdą na boisko. Grzegorz Gicewicz zejdzie. Grzegorz Gicewicz i Oskar Magiera. Tak, zawodnicy dzisiaj tacy trochę, myślę, niewidoczni jednak. No, Oskar miał trudną robotę na obronie, bo jednak w drugiej połowie byliśmy ciągle atakowani. Grzesiu też w tygodniu nie trenował na pełnych obrotach, bo narzekał na ból Achillesa, więc chyba to też ta trochę niższa forma wynikała z tego, że na 100% nie trenował. Poznamy Grzegorza, jego doświadczenie, umiejętności i niepodważalnie jest zawodnikiem, który lideruje temu zespołowi. Teraz będzie rzut wolny Patryka Mikraszewskiego. Długa piłka, bardzo groźna. To będzie chyba, tak jest, Kevin, pewnie. No, położył się. Myślę, że Patryk Wels, mimo nie najwyższego wzrostu, to uspokoi tą grę trochę w obronie, bo z piłką przy nodze czuje się bardzo komfortowo. No tak, rozgrywający obrońca zawsze jest bardzo ważny dla zespołu. Dokładnie. Tu Marcek mieć trzymany, faulowany i czas biegnie na naszą korzyść, upływający. Tak, ja mówię, jak mówiłem wcześniej o tych trendach, to myślę, że te takie ciekawe atrybuty tych zawodników trochę pokazują, jak ewoluuje ta gra, no bo jeszcze myślę, kilkanaście lat temu to taki obrońca to tak naprawdę od wślizgów, od wykopywania piłki była tutaj. W tych czasach jeden rozgrywa, drugi bierze fizycznie zawodników przeciwnika na baga tak naprawdę. No tak naprawdę teraz bramkarz musi też umieć grać nogami. Tak. On tą piłkę łapie w meczu kilka razy, a nogami gra kilkanaście albo i kilkadziesiąt. Tak, też bramkarz. To wszyscy muszą grać teraz dobrze nogami. Tak. Mówisz, obrońcy wyprowadzają piłkę, no i tak tacy obrońcy są w cenie teraz. Nie przecinający, tylko grający w piłkę, wyprowadzający, tworzący przewagę. Tak, jest jeszcze wiadomo, ten, jak mówiłem wcześniej, ten boczny obrońca, który wchodzi do środka, jest... No jest bardzo dużo się przekręca tych pozycji, jakieś aspekty ciekawe tego, gdzie ktoś gra. Myślę, że powoli zbliżamy się do momentu, gdzie żaden zawodnik na boisku nie będzie robił dokładnie tej samej rzeczy. Tutaj delikatne zagranie Twardowskiego. Dobrze chciał do Kamila Lewandowskiego zagrać. No tak, myślę, nieco wyżej byłoby z sukcesem. Podanie z Woliński do Twardowskiego. Dobrze, Twardy.
Chyba nie zdążył, nie zdążył niestety. Ale dobra próba gry kombinacyjnej tutaj Kamila Lewandowskiego z Twardym. No i teraz Bartosz Pawlak jeszcze wejdzie, pozyskany z Inyrecz. To nowy narybek. No nasz wychowany, który grał w Inyrecz, ale wychowywał się u nas tutaj od młodzika. Teraz wrócił do nas, no i walczy o skład. Tydzień temu grał w pierwszym składzie. Teraz wchodzi na końcówkę meczu. Znowu Grzegorz Basisty, świetny obieg. O, tutaj. Ależ tutaj zabrakło. Dosłownie nie dużo zabrakło Grzesiowi Basistemu i Marcinowi, żeby tą akcję zakończyć strzałem. Ja bym powiedział, że centymetrów. Chyba będzie kartka żółta, czy nie będzie żółtej. No ty. Błąd techniczny, tam zmęczenie chyba zawodnika. A tutaj trybuny Gawi ożyły. Zmiana będzie i chyba Marcel Kmieć zejdzie. Marcel Kmieć zejdzie, tak, i Bartosz Pawlak. Tutaj. Daj gumkę, recepturkę strzelił. Ale kitki nie miał. Nie ma kitki. No, chyba włosy za krótkie. Jak to wie, czasami ktoś ma brodę albo na rękach wystarczająco długie, to zwiąże. Krótkie, jak ktoś ma, też ma gumkę, to fakt. Gracjan zobaczył Michała Dyca. Świetnie przyjął. O, tutaj pięknie wykończył Dyc! Kapitalna bramka, no, stadiony świata. Kapitalnie, naprawdę kapitalnie wykończona akcja. Proszę do trenera, cieszcie się, no i chyba... Pytałeś o lewonożnych, masz lewonożną tak, bramkę. Tak, ślicznie wykończył. No myślę teraz, że będziemy końcówkę mieli bardzo spokojną. Jeszcze Dominik Walusiak wejdzie chyba za właśnie strzelca bramki Michała Dyca. Oszczędzić trochę siły. Tak, tak. Strzelec gola. Michał Dyc. Ktoś pomyśli 5-2, spokojny wynik, ale wcale tak nie było, nie? Z przebiegu meczu wyglądało to w pewnym momencie 3-2 i sporo nerwów niepotrzebnych było po naszej stronie. Wiary w remis albo zwycięstwo nawet Sokoła. Tak, duża część meczu to jednak była taka, nawet się ocierało o remis nieraz. Dokładnie, a to tak się wydawało, że 3-0 pierwsza połowa spokojna, a jednak to jest piłka nożna i trzeba grać do końca. I brawa dla Sokoła, że naprawdę w drugiej połowie podjął te rękawice. Nie położył się, walczył. Dzięki temu widowisko mamy świetne. A to o czym mówiłem, no jednak myślę dla zespołu bardziej opłaca się tę taką mocniejszą połowę mieć drugą, bo... Znowu Bartosz Pawlak świetnie się zabrał z piłką. Niestety nie udało mu się, ale fajnie powalczył i był blisko wygrania tego pojedynku i wyjście sam na sam z bramkarzem. Teraz trzeba pracować w obronie. Czerwonka. Podaje do środka. Każdą piłkę świetnie walczymy, mimo że to jest końcówka meczu, to widać, że chłopaki do końca dają z siebie 100%. Teraz świetny odbiór Dominika Walusiaka. O, teraz wychodzi. Dominik Walusiak. No, Dominik jeszcze musi doskoczyć teraz po tej stracie. Okej, okay, wszedł ślizgiem, powalczył Marek Andrysiewicz. Siewicz wycofuje. Uspokoił, tak. Marek lubił uspokoić grę w takim momencie, bo to doświadczony zawodnik i wie, że pchanie piłki na siłę to niekoniecznie musi być dobre do przodu. Ale tu Kevin, zobacz, jak lewą nogą wznowił grę. Pięknie. Marcin przyjął świetnie. Znowu Grzesia wypuści najprawdopodobniej. Tak jest, Grzesia Basisty.
pasisty podanie, a zabrakło. Szkoda. Ach, mógł chyba Dominik troszeczkę zachować chłodniejszą głowę w tej sytuacji. No tu powtórzę się z poprzedniego meczu. Słuchaj, co, najlepszy zawodnik meczu? Marcin Rudacki? Myślę, że miałeś rację. Zdecydowanie. Dzisiaj na boisku polubię, że pierwsze trzy mecze były tak nie najlepsze Marcina i wiedzieliśmy, że przyjdzie taki moment, w którym to on będzie liderem tego zespołu. No i dzisiaj te dwie bramki. Asysta jeszcze? No tak. Także naprawdę no rewelacyjny mecz. Przełamanie Marcina i oby tylko już było z górki i oby tylko lepiej. Przed 2008 rocznik Wojtek Młynarczyk na lewą stronę. Aż człowiek się stary czuje. Co ja mam powiedzieć? No. Dobrze, Patryk Wels się ustawił. Dominik powalczył piłkę. Koniec meczu. Tak jest, 5-2, zwycięstwo. 5-2, dziękujemy pewne, państwu. Niepewne. Dziękujemy państwu za oglądanie. No, zwycięstwo było niepewne. No jednak było niepewne. Były te emocje. Przez 15 minut emocje fajne, przyjemne i dzięki temu ten mecz nie był jednostronnym pojedynkiem, tylko na dobrym, stojącym na wysokim poziomie, jak na klasę okręgową, z 7 golami. To, co najważniejsze, ciekawe dla kibiców przed telewizorami na boisku. No tak, myślę, rollercoaster emocji, ale z pozytywnym zakończeniem, happy ending był. Gratulacje dla drużyny, bo naprawdę napracowali się, widać, że zależało, ale szacunek dla pokonanych, bo naprawdę zostawili kupę zdrowia i widać, że ten zespół Sokoła będzie z każdym meczem coraz lepszy i groźny dla wszystkich w tej lidze. Tak, jak na Beniaminka grają świetnie i życzyć im tylko można sukcesów. Co, chwila przerwy, tak? Tak, chwila przerwy i wracamy do państwa z wywiadem. Dziękujemy. Oh!
po meczu. Ja jestem Jakub Szymczak, jest ze mną Kevin Sobala. Miło mi. Bohater tak naprawdę kilku ostatnich kolejek. No, powiem tak, wejście do składu miałeś świetne. Jak się czujesz, dostałeś tą szansę na udowodnienie tego, że potrafisz i jak się z tym czujesz? No, czuję się dobrze, bo w końcu mogę pokazać w lepszym zespole swoje umiejętności, na których potrafię, i na także grze nogami na przedpolu, bo na przykład jak grałem w poprzednim zespole, w klasie okręgowej również, który rozgrywał swoje spotkania, to no, musiałem więcej robić na klatce tak zwanej, a tutaj mogę się ogrywać w taki nowoczesny futbol, grając dużo na przedpolu, wychodząc do różnych piłek poza 16 metr, nawet czasami 25, no co mi się bardzo podoba. No i mam nadzieję, że teraz taką grą sobie zostałem uznany teraz na następne kolejki. Myślę, że szczególnie twoja forma pokazuje ostatnio, że to się sprawdza, że ten nowy system jednak, że wpasowujesz się w niego świetnie. Powiedz właśnie propos tej formy, czy z czego to wynika? Czy to jest jakoś nagle się odpaliłeś, że tak powiem, czy jest to jakiś wynik takiej ciężkiej pracy długoterminowej? Bo słyszeliśmy, że w twoim poprzednim klubie też dobrze ci szło. No, mi się wydaje, że po prostu ta presja, że to jest ten ostatni mecz, w którym nie mogę nic popełnić, gdy Michał wróci, Ratuszny, i będę musiał się pokazać jak najlepszej strony. I moim zdaniem ta presja zadziałała na mnie tak, pozytywny odzew miała w moim stosunku. Właśnie rywalizacja z dzisiaj nieobecnym Michałem Ratusznym, jest to zdecydowanie takie miejsce do trochę zbliżenia obiektywu, bo jak to na ciebie wpływa? Czy czujesz jakąś taką potrzebę dawania z siebie jeszcze więcej? Czy czujesz się trochę napawany do walki w ten sposób? No, czuję się taki napływany do walki, że muszę walczyć o swoje po prostu. Jeśli coś trzeba osiągnąć, to niczym innym niż ciężką pracą. Dlatego chcę to udowadniać w następnych meczach, nawet gdy Michał będzie już w kadrze. Myślę, że tej kontynuacji, takiej rywalizacji można życzyć ci tylko dalej, szczególnie biorąc pod uwagę twoje sukcesy. I to było ostatnie pytanie, musimy wejść na dzisiaj. Dziękuję ci bardzo za obecność. I Państwu też dziękujemy za oglądanie.